Hello world, my name is Bartłomiej Kupkowski and today I will show you how to swim Baltic Swim. Jebiste, to jest na start, stary. Dobrze to wyglądało. Tutaj wtorki darmowe, jakieś kawy czy coś. Ja musiałem zjeść coś normalnego, nie? Ale stary, to było robione na specjalnych tam produktach. Pani piekła normalnie na świeżo, nie? No sama zagniotała i piekła. Serio? Dobra, szybko. Ostatnie słowo do widza. Słuchajcie, kochani, jesteśmy w Gdańsku. Godzina 5:35. Na szczęście z Zony. Gdzie się zagubił w nocy. No i co? I za godzinę lecimy do Szwecji. Idziemy spać do hotelu. Płyniemy. Ale gówno. Pikachu, masz. To dla ciebie. Wow. Milion złotych. Okay. Milion złotych. Czekaj, bo zaraz będzie chyba holo. Ale to tak chyba się nie da. Shiny Shinks, jest, 700 zł. Jo! Dawaj szybko koszulkę, stary, to karty są tyle warte. Ręka mi się trzęsie, nie wiem czy od delirki, czy od ekscytacji. Super. Kilka cyknąłem, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Przydarzę się. Na pogodę. Dziękuję, miłego lata. Też uważajcie na niego, żeby było wszystko dobrze. Tak. No, najważniejsi, nie? Gdyby nie oni, to ja nie przepłynął. Dokładnie tak, no. Więc trzymam się. Dziękuję bardzo. Dobrego. Tak, dziękuję bardzo. Miłego dnia, dziękuję. Gwiazdo! Najlepsze, my wczoraj jesteśmy, a takie dzieciaki do Zonego, myjemy sobie KFC. Oni podchodzą. Nie! Zony, możemy fotę? A Zony, tylko dajcie zjeść, oni dobra, poszli do fury, czekali stary 30 minut. Ej, stresujesz się latem? No, nie lubię latać, trochę się stresuję. No nie, jakiś taki niepokój zawsze. Wolę płynąć w pław przez Bałtyk. Pomyślcie sobie na przykład, że ja sobie muszę tak na banie wbić, że po prostu wchodzę i muszę przepłynąć do końca, do koło brzegu i dotknąć brzegu, bo jak nie, to was wyjebie w kosmos z tej łodzi. Że muszę dotknąć i wam no też tak zależy, że dotkniesz, muszę, nie? Że muszę dotknąć, a jak nie, to was wyjebie w klub galaktykę. Ej, stary, was. Ej, no stary. Jestem odpowiedzialny za was. Słuchaj, serio muszę to zrobić, bo ja się sam odetnę. Że wie, że po prostu muszę i no nie, no ale przykładowo jakby był wypadek, tak, że no nie wiem, wpierdam się samolotem do wody i jest do przepłynięcia 164 km, zakładam szybko piankę, okularki, czepek i muszę płynąć do domu. No co, to ciekawe ile bym dał radę bez jedzenia i bez picia. Tak wiesz, stary, na psychę. Dałbyś radę. Miał to być pierwszy buch z jednorazówki, ale jestem już tak wjebany, że to jest 20 buch z jednorazówki na szwedzkiej ziemi. Pamiętaj, że to mamie nagrywasz, nie? Akcja. To wersja dla mamy. Jestem pierwszy raz w Szwecji. Bardzo się cieszę i jestem podekscytowany. Dojechaliśmy. Stachu, co ty robisz? Ej, ciepło. Myślałem, że to jest tak, że się w kurtce chodzi. Szwedzka flaga. Pięknie to wygląda. Zobacz, jak to jest ślicznie. Pięknie, co? Ale nas zabrałeś na wieczór kawalerski. Ludzie myślą, że my ten, a tu zaraz sedamy. Dojechała już do nas reszta ekipy, Rafał i Robert. Do nas dojechali właśnie przed chwilą. Ja też sobie przed chwilą wstałem. No i jest godzina 16:40 i już powoli będziemy się szykowali do startu. Tak 18, planowane 18, co chwilę się to zmienia. Mieliśmy w ogóle wczoraj wypływać o godzinie 9, tak było początkowo zaplanowane, ale ta pogoda co chwilę się zmienia i naprawdę te... Nie ma żartów, nie? I w końcu zadecydował Bartek, że od razu jak przypłynie statek, bo część jeszcze ekipy z koło brzegu płynie, to ogarniamy się i zawika do Polski. No i warunki od rana widzę już gołym okiem, że się strasznie zmieniły. Prąd jest ponoć taki, że będzie nas pchał przez najbliższe 60 km w stronę Polski, więc naprawdę korzystny. Tu chyba mieszka łącznie tak z 60 osób. Fajnie, fajny klimat ma Szwecja. Pierwszy raz jestem. Więc na pewno z tym jeszcze wrócę. Idę do chłopaków, bo tam obgadywali jakieś prywatne rzeczy, to też tego nie chciałem za bardzo kręcić, ale no teraz już nie mają wyboru. Cześć byczku. Siema. Jaki urok święty. Powi zwarty do boju. Przebieramy się, przyspieszamy trochę nasz start.
i za mniej więcej 30-40 minut ruszamy. Trzymajcie kciuki za nas, będzie dobrze. A jest jakiś dla nas ten? Jest, ale... Białeczko? Same te gotowe posiłki. A białeczko? O tak. Co tam leci na pierwszy posiłek? Węgle, izotonik, pół litra wody. I jakiegoś batonika. Oczy jaszczurki, k***a, język krokodyla. Jeszcze mu tabaki dajemy. A! Zaraz się zbliżamy już powoli do pierwszego karmienia. Co? No zaraz to oczywiście nagram. No i to też są takie ważne momenty, bo wtedy mamy jakiś kontakt właśnie z Bartkiem, wiemy jak się czuje, jak humor mu dopisuje, to jest dobrze. W zeszłym roku naprawdę dobrze jechał przez kilkanaście pierwszych godzin. W sumie cały czas miał dobry humor, tam na końcu się dopiero skiepściło. Także ważna chwila przed nami. Zobaczymy, co z tego będzie, ale tempo na razie jest bardzo dobre, a widać, że się też nie śpieszy. No i co? No i k***a robimy to w tym roku. Nie ma innej w ogóle opcji. Masz dwa batony, jedz ile chcesz. Bardzo dobre tempo, bardzo. Jakieś życzenia? Wody. To jest woda? Tak. Za godzinę dajcie mi inne okularki białe, dobra? My już po pierwszym karmieniu, no za dużo nie było gadki, widać, że mocno skupiony i no tylko mówi, że zimno, nie? Że zimno, nie dziwię się, bo rok temu jak startowaliśmy to w Bałtyku po stronie właśnie tej polskiej było 18 stopni, woda teraz ma 12, więc 6 stopni to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i każda osoba, która ma jakąś tam styczność większą z wodą w swoim życiu miała, no to wie jaka to jest przepaść, ale im bliżej będziemy właśnie Polski, tym woda też będzie cieplejsza, ale też nie jakoś bardzo, bo w granicach tam chyba 14, 15 i pół stopnia do takich temperatur będzie dochodziło, więc no tutaj tak naprawdę najzimniejszy odcinek i dalej już będzie tylko, miejmy nadzieję, z górki. Karmienie. Rasu, rasu, ciepły rasu. Jak się czujesz, Bartuś? Bardzo super. Jak temperatura do stołu? Jest ok? Idealnie. Zaraz się rozgrzejesz, od środka cię pogrzejesz. Jak wypijesz rosół, jeszcze mleczko jedno. Chcesz trochę lodu na rozgrzewkę? Jest strasznie zimno. Zdajemy sobie tego sprawę. Dobra, i mleczko, dawaj. Jest tak k***wa zimno, że sobie nie wyobrażacie. K***wa, by lato piękne w Polsce. Nie. Co wy tam dajecie? To jest mleczko. Zostaw się na później, dam radę. Dobra. Musimy robić krótkie przerwy, bo nie wiem o co chodzi, ale mi... Dobra, lecimy. Płyniemy. Nie ma co, ruszamy. No. Nie wiem jaka jest temperatura wody. Jest 13-12, mówię. Co robimy, Bartek? Dobra, płyniemy. Może jest plan taki. Znalazłem koszyczek z zeszłego roku, więc zajebiście. I plan jest taki, po pierwsze musimy dezynfekować dłonie przed tak. Tym. W to będziemy kanapkę wciskać. Wiecie, to się wrzuci w bidonie mordeczne. No wypadł. A słuchaj, tylko gdzieś chleb był. Poczekaj, zrobimy mu w ogóle podwójnie, bo on ma dostać dwie kromki. Nie, on ma... Każdą... Nie, tak. I na każdą, to czyli składamy? Tak, masz napisane, 20, no? Że złożone w postaci kanapki. A smarujecie mu tam czymś to? Czyli tak. dwie kromki i na to dwie łyżki dżemu truskawkowego. Dokładnie, a potem będziemy olejem MCT to smarować i miodem. Dobra, ja bym to robił gdzieś na pół godziny, 20 minut do karmienia. No spokojnie. To jest trzeci teraz będzie, tak? Trzecie karmienie. Co jest ten do zaserwowania? Rosół i kanapka z dżemikiem. Węgle i tutaj mamy, tak? Zawsze dodatkowo. Jest, wszystko dobra. Jest. Ale rosół i kanapka teraz wjeżdża. Najpierw rosół. Daj Izo węgle. Bartek, teraz słuchaj. Justynka kazała przekazać, że cię bardzo kocha. Malutka.
Co, na zbiórce 25 tysięcy już? Nie. 40 zł. Niech odłożę. 40 już? Tak. Izo? Co to? I do węgle, tak? Teraz kolarki, kanapeczkę weź, daj mu w rękę tam, niech kanapeczkę sobie. I to jest kanapka z dżemem. To wedle rozpiski. Tu wrzuć i jeszcze okulary zmieniamy z lampką. Zapomulamy sobie trochę. Nie chcesz skórek? Zmiana, tak? Tak, kotku. Słuchajcie, cały się trzęsę z zimna. O nie, rozgrzejemy cię rosołkiem. Słoneczko wyjdzie niedługo, kumplu. I obcy. Jest mi potwornie zimno. Przerobimy to. Za godzinę dajcie czepek nowy, neoprenowy, dobra? Dobra. Mamy gotowe wszystko. I pamiętaj, nie musisz godziny, jak będzie ci zimno za pół, to kurwa zatrzymaj się i zmienimy. Nikt się nie spieszymy. Dobra. Że nie musimy za godzinę zmieniać, możemy wcześniej, dobra, zmienić, jak będziesz chciał. Nie wiem czemu, się cały trzęsę. Chyba nie wiem, o co chodzi. A jest dobrze, bo jak się trzęsiesz, to jest noc, jest mgła. Podgrzejemy i izotoniki. Będziemy ci cieplejsze, ciepłe napoje dawać bardziej, dobra? Słuchajcie, róbcie mi elektrolity, żeby były ciepłe, dobra? Tak, będziemy tak robić, podgrzewać. Jazda. Dętwią mury trochę, także jest zimno. On ma jeszcze nie ma rękawice przecież i tam, nie? Tak, no ma awaryjnie rękawice, ale... Kilka słów tutaj dla tego. Znaczy na razie chyba nie, no bo jest co, jest zimno i tyle. Ale reszta chyba lepiej jest niż okay na pierwszym karmieniu. No zdecydowanie, to już wiesz. A jeszcze daleka droga, ale będzie dobrze, tak myślę. Zmiany już teraz jak F1. Dokładnie, pójdź do nas. Dobra, ciepłe węgle z miodem. Masz ochotę na batona? Czepek będzie, tylko zaraz zjesz i zmienisz. Chcesz batonika? A rozgazowaną Coca-Colę? 4 godziny pękły. Równiutko, piękne tempo, 4 godziny wysiłku, brawo. Chcesz wiedzieć, ile jest na zbiórce? Ile? 70 koła. Pierdolisz! Poważnie, stary! Przysięgacie? Przysięgam! Po 30 koła na godzinę idzie teraz. Dobra, słuchajcie, bardzo jest mi ciężko ogólnie, nie wiem co się dzieje, nie? Nie wiem czemu jest tak zimno, ale... 70 koła to trzeba zebrać 200. Najwyżej techno, nie? Ja dobra, dobra, jedziemy z tym. Lecimy. Jedziemy z tym, kurwa! Chłopaki tutaj na stołówce. Co teraz będzie leciało na kolejny posiłek? Co my tam mamy? O, olejek MCT wjeżdża. Dwie kromki znowu, chleba białego. Dwie łyżki miodu. Czyli chleb... Podgrzejemy mu to na tym, podgrzejemy mu to znowu. Te łyżki miodu tak rozpuścimy jako woda. Nie, to znaczy, a nie na chlebie? Łyżkę... Czekaj, albo tak dajmy... Tutaj... Nie, bo on i tak, on chce zawsze węgle. Mówił, że no chce węgle. To wlejmy mu... Wywalnijmy mu na przykład kanapkę z dżemem, tylko bez skórek. I łyżkę miodu do picia. Niech pada ty. Słuchaj, dostajesz kanapkę. Kanapka z miodem i olejkiem MCT. Jak się czujecie? Zajebiście. Ile jest na skrótce? 87,300. Prawie 90. Bardzo duża fala, pada śnieg. No, to jak się pozbyło się z tą pogodą, nie? Ale to jest wszystko pojechało. Chyba śnieg pada ty. Nie, no deszcz pada. Nie, no śnieg pada. Tego nie grali jeszcze. Jakieś życzenia do Mikołaja? Nie. Bo my na biegun płyniemy. Ty dam mu wodę. Daję jeszcze wodę, popij to. Jak chcesz popić, to wodę masz. Masz na coś ochotę do jedzenia? Dobra. Mleczko. Dobrze się czujecie wszyscy? Tak. Śnieg wypada chyba w sierpniu, nie? Ja zaraz chyba zamarznę. Dobra, pij wodę i ten. Ile jest stopni powietrza? Nie wiem. Minus 7. Około 30 stopni. Tak, odczuwalna 2. Piąte karmienie za nami. Jak widzicie, Bartuś już chyba w swoim świecie trochę. Dobry miał humor, nie? Dobry. Teraz miał, to był takie najlepsze karmienie. Już widać, że wpadł w ten swój taki trans i już nie musimy się martwić teraz. Dobre karmienie, dobry humor, halucynacje ze śniegiem związane. To już jest dobrze, dobry prognostyk. Zbiórka fajnie idzie. Teraz już późno, nie? To mniej wpada. Także... Kurwa jest, napędza go to. No i co? Widzimy się na następne karmienie. Także do zobaczenia i miau. Przed nami szóste karmienie za 2 minuty. Wszystko gites. Zaraz zobaczymy, nakręcimy tu wszystko i relacjonujemy całe wydarzenie. Co mamy teraz tutaj? Na start leci rosołek. Czekaj. Leci rosołek, od teściowej chyba. Zatrzymujemy się. Ciepły rosołek z gratynką. Dawaj ten raz. Będzie i masz jeszcze ciepłe węgle do popicia. Chcesz wiedzieć, ile jest na zbiórce? Ile jest na zbiórce?
No zaraz stówka pęknie. Chłopie, w jedną noc zrobisz więcej niż ostatnio przez całą wyprawę. Płyniemy? Gotowy? Szóste karmienie za nami, jeszcze tylko 50 karmień. Kurczę, takie widać, że mu zimno, nie? Ale to jest ta jest noc najgorsza, bo kolejna już będzie na pewno woda cieplejsza o te 2 stopnie w nocy, a jak wyjdzie słoneczko, jeszcze tego zgrzeje i on tam dostanie wtedy dobry bodziec to będzie. No i co? Nasze poczucie go dobre, kilka osób se kima, mnie strasznie pieką oczy i jest mi strasznie niedobrze od silnika, spaliny po prostu, jest taki wiatr, że leci nam tutaj cały czas do mordy. Ale my nie mamy co narzekać. My nie mamy co narzekać, bo nasz twardziel tutaj robi najcięższą robotę. Za chwilę siódme karmienie, za jakieś 3 minutki, może 2. No i co? Mamy za sobą już 11 mil i 25 setnych mili. I kapitan mówił, że do końca jeszcze zostało nam 76. No, także chyba 1/8 za nami, jak to dobrze liczę. Zobaczymy, jak nasz gołcik się czuje. Chyba git. Dobra, idziemy, bo jest karmienie. I masz 2 żele tam energetyczne. Jeszcze jeden żel, jeszcze batona masz, jeśli chcesz. O której słońce schodzi? O piątej. O której? Piąta. Za 3 godziny będzie jasno. A która jest? Druga dochodzi. 3 godziny. Dochodzi druga, za 3 godziny będzie jasno. Za 4 będzie już widać słońce. Bardzo ładnie, bardzo. Będzie zaraz gorąco. Słońce wzejdzie, będzie ci ciepło. Cały się trzęsę cały czas. Tu jest cieplejsza woda podobno. Wszystko zaraz lecimy. Ciepłe węgle i jak najwięcej mleczka. Wody dajcie jeszcze wody. Dobra. Masz wodę bliżej siebie, tak? Ja wszystko gotowe, gościu. Mówisz wodę, masz wodę. Nie ma, że czekasz 15 minut jak w McDonaldzie, nie? To jest dopiero fast food. Masz na coś ochotę do jedzenia? Dobra. Dawaj. Dobra, płyniemy! Batona masz jak chcesz jeszcze? Wody. Bardzo ładne tempo trzymasz, wiesz? Równiutko, pięknie, teraz przyspieszyliśmy, nawet trochę prądu mamy. Pcha nas ładnie, fajnie płyniesz. Masz na coś ochotę? Do jedzenia? Zaraz będzie jasno. Za godzinę. Teraz znowu będę wyjął. Dziękujemy. Plus 2 słówka do kamerki jakieś. Myślę, że to żyganie pomoże. Lżejszy będzie. A jak? Przed nami teraz będzie bodajże 11 karmienie. Zaraz się jeszcze dopytam. No i co? No już powoli świt tutaj widać na horyzoncie. Tam w oddali też już jest Borholm. No i na razie wszystko dobrze wygląda. 11, tak? 10 godzina. Czyli 10. 10 godzina minęła. Czyli 10 pit stop. No z matematyki tak wychodzi, chociaż z matematyki byłem słaby. Stasiu? Tak? Może wrzuć te elektrolity, co ci kiedyś dałem, pamiętasz? Dobra. Nie cały gram. Dobra. Bo żygałem, nie? To jest ta, generalnie tu masz żeletę i tu mam izo z węglami. Tu też masz elektrolity w tym. Okay. A na następne same elektrolity jeszcze dostaniesz ekstra. Tu to jest? Tu jest wedle rozpiski żeletę, 80 gram. Słuchaj, Foka, za każdym razem jak będziesz żygał, to musisz tam mówić, nie? Mów. Bo musimy ci wtedy dać więcej elektrolitów i więcej węgli, żebyś się nie wypłukał. Żygałem w sumie 4 razy już. To za każdym razem mów, nie? A leży ci coś na żołądku? Boli mnie żołądek. A kręci? A jak wy się czujecie? Enterol może mu damy, co? No, okej, okay. My z nami, Bartosz, my dobrze. Ile jest pieniędzy na zbiórce?
105 tysięcy. 105 tysięcy, bo ostatnio jak potrzebujesz. 105 tysięcy? Tak. Ty, Bartek, a jak o czymś myślisz, to nie masz na coś ochoty? Albo poczujesz ci niedobrze? Na jakąś myśl? Dobra, ty, ale coś się tak kręci cię na te wymioty, czy to po prostu przychodzi i puszczasz pawia i płyniesz dalej? Kręci, żygam cały czas, znaczy 4 razy żygam. Ale cały czas cię kręci, tak? Myślisz, że to jedzenie, czy fale? Fale, cały czas jest taka fala, że mnie cały czas buja, tak? Nie? Teraz się będzie uspokajać wedle prognozy. I się cały czas trzęsę, nie? Cały czas. Daliśmy ci ten żel, nie żel, tylko... Mus owocowy. Mus, no. Może to ci nie zaszkodzi. A, pewnie, dobrze. Tak się trzęsę, że mam skurcze normalnie. O kurcze, mam skurcze. Dobra, zaraz słońce będzie wychodzić i powinno być lepiej. 10 godzin? Tak jest, pękło. 10 godzin, 100 tysięcy. Ile mamy przepłynięte? To jest dobre pytanie. Powiedzcie za godzinę, ile mamy przepłynięte. Tak, dobra, za godzinę nie powiemy. Powiedzcie dokładnie. Dokładnie mam powiedzieć. Sprawdzaliście prognozę, czy będzie jakieś słońce, czy coś? Jeszcze nie, tak średnia, bo z tym internetem, wiesz? No dobra, dobra. Teraz wyjdzie, że węgle będą cieplejsze niż rosu. Jeszcze trochę wody, bo za gorąco według mnie. Dobra, jak kilometr? Ile mamy? 37 km, 40 metrów przeliczone, plus minus 1 km. Więc odkąd dopłynął do statku, mamy 37 km. To mówmy o mnie, jak coś, nie? Na razie. No tak, to będziemy mówili tyle, ile od statku, nie? Jeszcze go zapytamy, ile on ma na zegarku. No i za 2-3 minutki kolejne karmienie i pęknie nam 11 godzina. Trzeba wyprostować. Sięgam. Nie mogę wyprostować rąk. Przytrzymaj sobie w dłoni. Mamy ciepłą wodę? Żeby sobie polał ręce trochę, aha, może, nie? Dobra. 37 km. Ile masz na zegarku? Mamy. Ile masz na zegarku? Ile mamy? 37. Na zegarku ile masz? Sprawdzasz. Tak w ogóle to dzień dobry, nowy dzień wstał. Dostaniesz ciepłą wodę, żeby sobie na rękę trochę polać może, żeby ci te ręce puściły. Nie, nie można. Nie chcesz? Nie. Ogrzać. Albo podtrzymać chociaż butelkę. Jak termofor. Też z ciepło, tak samo jak z tym rosołem teraz. Jedną i drugą, tutaj, tu masz ciepłe. To w drugim koszu trzeba. Drugim... Dałeś mi do elektrolity, Stasiu? Tu masz sam rosół, tu masz elektrolitę. No, warun się poprawia, zobacz. Zajebiście. Sama woda tu jest, tak? Tak. Tak, do ogrzewania, żebyś sobie pogrzewał łapy. Nie, bo jest jeszcze gorzej, jak wsadzam do wody. Jak samo płynięcie? Ładnie wygląda. Pod kątem takim, wiesz, zmęczeniowym. Nie pytam o temperaturę, tylko o zmęczenie. Czy bólowego chcesz? No myślę, że na ten żołądek to no. Słabo. Jeszcze nie. Dajcie jeszcze samą wodę, zwykłą wodę samą. Ale zapierdalasz jak bombowiec, cały czas ponad 3 km na godzinę, chłopie. Tempo zajebiste. To wolno. No i dobrze. 3,5 bez mała wychodzi, 3-4 cała trasa. Nie, teraz jest trochę szybciej bardzo właśnie, 3,5. Jest 3,5 średnia. Ale jest zimno, ja dole. Ale masz 3,5 na godzinę średnią. Co to jest? Ale no to jest zajebisty. 7. Ta jednostka tutaj nie wyciąga, chłopie. Delfinem weź tutaj trochę tam szybciej. Gdzie to słońce, k***a, jest? Zaraz będzie. Śnieg padał w nocy, minus 10. Śnieg to kilka razy pływał, padał. Jak to dopłyniemy, to ja do Choroszczy od razu jadę. Ty, a nie masz jakichś głupich pytań? Mam. Dawaj. Dlaczego na schody mówimy schody, a nie wchody? Dobra. Czyli jest git. Dobra, jedziemy. Ja, jedziemy. Propelerem do Kołobrzegu. Chyba duży ten akwen. Tak dobrze nie byłeś, nie? Powiedzcie za godzinę, ile jest porcji na zbiórce. Było tak dobrze? No, było. Na piąte karmienie było najlepsze chyba. Lepsze od tego? Lepsze, no. Ale to takie top 2. Top 2 karmień. Top 2 karmień na polskim YouTube. Bonjour. Bonjour, śniadanie. Jak żołądek? Wymiotowałeś teraz? Nie. No i zajebiście. Czego chcieć więcej? Chciałeś wiedzieć, ile jest na zbiórce? Na zbiórce jest 110 koła. 110. Po 12 godzinach płynięcia masz chyba 110 tysięcy. Prawie dycha na godzinę. Bartek, chcesz rękawiczki na godzinę? Okularki chcesz zmienić? Okulary chcesz zmienić?
Nie. Lampka cię nie pije w głowę? Ta lampka cię nie się nie wrzyna? Nie. Okej. Okay. Może zdjąć tą lampkę, co? No, już to nie ma, sensu, jak będzie zmieniał okulary, nie. Masz ochotę do jedzenia na coś? Nic? Srałeś? No srałeś czy nie srałeś? Nie. To zajebiście wchodzi, czyli wypacasz kurwa srakę. Bardzo dobrze jest. Ale wstrzymujesz czy po prostu ci nie chce na razie? Nie chcę. Gdzie jest słońce? Chcesz wody jeszcze? Wody. Nie, nie, tu. Jest, mamy. Bornholm? Tak. Tak. Tylko powoli mijamy, już jesteśmy z nim zrównani, nie? Słuchajcie. Jak nie wyjdzie słońce, to ja nie dam rady. Damy radę. Wyjdzie słońce. Będzie dobrze. No stary, przemieszczasz się, a nie tak jak w zeszłym roku chyba stałeś w miejscu, nie? Się przemieszczasz, zapierdalasz. No. Cały czas mi jest zimno. Kilometry lecą jak złe. Co? Kilometry lecą jak złe, chyba płyniesz do domu, stary. Do Justynki. To płyniesz, to do na solę se pójdziesz. Majlunia jak się ucieszy, jak cię zobaczy. Ta. Kochany piesek. 12 godzin. Tak o. Jest. Dobra, płyniemy. Deszcz pada, to trochę wiesz, to zaraz się rozwieją chmury, wyjdzie słońce. Lecimy. No jak oceniacie tego? Dobrze w chuj jest, nie? No na zimno się tylko uskarża, nie? No ale to nie ma się co dziwić. No jednak ta woda nie jest jakaś najcieplejsza. No, tak tylko tyle, że zimno, no ręce ma trochę zgrabiałe, ale ogólnie gada dobrze, twarzy nie ma zdrętwiałe, więc no jest... czekamy aż wyjdzie słońce, teraz troszeczkę deszczyk, chmury, no. Ale zaraz się to rozwieje i... A ktoś sprawdzaliście prognozę na dzisiaj? A nie ma co sprawdzać, zobacz na horyzont. Z tamtej strony już się przejaśnia. Także jak to przejdzie po prostu nad nami, to będzie już elegancko. Karbo, izo i żele. Ciężko. Wychodzi słońce. Słońce zaraz będzie. Foka! Od 9 do 20 ma cały czas świecić słońce. Słońce ma świecić od 9 do 20. Będzie lampa jak wyzwa. Już tam z tyłu się przejaśnia. Słone? Przechodzimy na słone? Jedzenie słone? To znaczy, że już tak? Batek, zostaw to, zatrzymaj się za 10 minut, 20, zrobimy ci rotołek. To nie jest tak jak. Pierdolimy rotołek, nie musisz tego łykać. Za 10 minut się zatrzymamy. Na rosole pojedziemy, ja też takie coś przeżywałem, zaraz to żyję. Zmiana pokarmu i będziesz k***a jak domu narodowy. Chcesz kofeinę? Kofeinę? Bartek, polecimy na koli i rosołku. Zajebiście będzie. Zobaczcie, że tak, zostajesz roku nowa energia. Teraz się czujesz źle, ale zaraz będzie wyjebanie. Ja znam te etapy. Normalnie se k***a glajkem do 10 minut odpocznij sobie. Cały czas trzęsie. Robi. Jest w puszkach tam przy tym. To jest kurwa lekarstwo teraz. Styl zmień, popłyń sobie inaczej. Na plecach sobie popłyń. Tak, zrelaksuj się. Nawet nie zakładaj tych okularów, po prostu się zrelaksuj. Na plecach, 15 minut, 15 rok. Tak, 10 minut i będzie rozwoju. A za godzinę będzie słońce wstawie. Zaraz to będzie, jest? Po 9 wychodzi słońce. Bartuś, rotołek, wypierdol całe. I teraz będzie moc. Tak. Ja mam takie mało. Godzinę wyjdzie. Portem bulliona. Dobra. Ale teraz wracamy już tam, nie? Zrobienie ile mam piłkę? 120 koła, stary. Zobacz, nie zjadłeś i się lepiej czujesz, kurwa. Fajnie się układa. Niesamowite, to jest 13 godzin. 5 koła, nie? 5 koła. Otóż tam się dwaje. Zajebiście, teraz dobrze wygląda. Nie ma różnic, chyba. Nie występuje. Zapij to koło. Jeszcze koń. Robi ten wyjście. Ktoś ci godzi się trzęsę. Bardzo dobrze idzie.
chyba do końca życia nie wyprostuję palców. Sięgam. Nie wiem, jak gra w polu. No nie mogę wyprostować, kumasz? Ale to idealnie mój rozmiar. Ale idealnie na bardzo ładnie. Za ile się widzimy teraz? Za 40 minut. 40, tak? 40. Za 40 minut. Dobra. Jazda, jazda. No poprzednie, jeszcze to poprzednie karmienie, to już nie wiem, które to jest, ale 14 godzin płyniemy. No widać było, że ma kryzys, widać było, że ma naprawdę duży kryzys, ale teraz już chyba mu się ułożyło w brzuchu i faktycznie lepiej. No i ta zbiórka go strasznie motywuje, więc to fajnie, fajnie, że to też tak idzie, bo teraz jeszcze nie ma, 8 godzina jest, od 7 do 8 13 tysięcy wpłacili ludzie, także no mega go to też napędza, on też się cieszy, że może płynąć dla tych dzieciaków. No i tutaj też się już pogoda powoli robi, ale jest naprawdę chujowo, jest no z 10 razy gorzej niż w zeszłym roku. Wtedy była taka patelnia, a teraz jest nic. Nam nawet jako jedna z tym statku jest dużo gorzej, ale my tak naprawdę nie mamy co marudzić. Ale no buja w chuj, jest zimno, padał deszcz, jest naprawdę dużo gorsze warunki niż rok temu. No miejmy nadzieję, że zaraz się to poprawi. Od 9 właśnie do 20 ma być słońce. Jutro w ogóle ma nie być słońca, więc to będzie ciężki dzień. I w piątek od 4.30 jest taki wiatr do 12, że musimy zdążyć. Musimy zdążyć przed 4 do piątku i wtedy będzie git. I co? Jeszcze sobie przejdziemy tutaj po Łodzi, ale wszyscy mocno przetyrani, więc też ich tam nie chcę męczyć. Siema, ty jesteś w dobrej formie, bo pospałeś, co? Ja to tak. No w dobrej formie jestem, no co mam tutaj dużo mówić? No. Ja nie płynę w lodowatej wodzie, tylko jestem na rejsie. Bartek, wypij to. Ta sama tura. Ta kola, ten rosołek i kulka mocy na koniec. Starczy rosołu? Starczy. Zwiększajmy się rosołem. Pomidorówkę. Zrobimy ci pomidorówkę. 129 800 dokładnie. Ile? 129 800. 130. No nie wybywałeś. Ponad 3900 osób wpłaciło pieniądze już. Dla odmiany od rosołu. W ciągu jednego dnia. Bartek, będziesz miał siłę po tej pomidorówce, zobaczysz. Ona no będzie dobra, taka, wiesz, gęsta. Taka z ryża, dobra. Ale weź do końca. Ale jak to słońce zaświeciło na minutę, to jest myślałem, że się... Ale tam już, tam dalej jest już lampa, stary. Kocham słońce od dzisiaj, słońce jest cudowne, nie? 14 godzin czekałem, żeby zaświeciło. Takie to było piękne. No i dobrze, teraz jeszcze chwilę poczekaj i jeszcze zaświeci. Kola. Dawaj mu kolę. Dopij całe. Temperatura lepsza wody. Co? Cieplej trochę, co? No troszkę lepiej. Kola. Rosołek teściowej. Kocham panią Piątkę. Bartek, słuchaj. 16 stopni już jest woda, była 14, a ma być 18 niedługo. Jak miniemy woda. Była 8. Bo no. 8 była. Przysięgam wam, teraz już jest trochę lepiej, nie? Przysięgam wam, na drugiej godzinie chciałem kurwa uciec i popłynąć w drugą stronę. I się utopić. Bartek, zjedz to. Zjedz teraz te kuleczki. Co to? Dwie kuleczki, zjedz je. Coś dobrego. O k***a, wiem co ty. To da mocy dużo. Jedną już wiem. Jedną? No lepiej jedną, mocne. Ale zapij. Druga godzina była tak przejebana, jak płynęliśmy na heli z powrotem w maju. No. To k***a, to było nic. Masz prawie 50 Bartek. Kilometrów. Bartek, jeszcze tak. Wujaszek Fericze prosi, żebym przekazał, że wszyscy jesteśmy z nim myślami, jesteś wielki, trzymamy kciuki. Że potrzeba takich ludzi jak ty, są dumni, udostępnił się. Fajnie, super są ludzie, co? Tak, bardzo dobrze. Bartuś, masz na zegarku ile płyniesz? Na zegarku mam 47 km. To tak wychodzi dokładnie, nie? Tak, chyba wezmę ślub na Bałtyku. Na części kuku chyba wezmę ślub. Wypłyniemy na środek i weźmiemy ślub. Zobacz jak odżyłeś, k***a, widzisz? Odżyłem, chuj. Dobra, lecimy, k***a. Ogień! Już żyje wolno Polska. No, zajebiście teraz było, zajebiste karmienie. No zadowolony był, ułożyło mu się tam w brzuszku. Po tych wszystkich klejach, papkach musiał to po prostu rozciągnąć w tym brzuchu zupką. Dobra forma, zbióreczka leci. Fajnie, ucieszył się, że jest słoneczko. Jutro niestety w ogóle ma nie być, ale nie mówimy mu o tym. Oczywiście jutro będzie taka kurwa patelnia jak chuj. No i płyniemy se kurwa. Pomidoróweczka z ryżem, słoneczko wychodzi. Okularki teraz wymienimy. Włóż okulary do koszyka i przemienimy, nie? Tak, może są jakieś dziwne, czy mi się to Nie, tak jest dobrze.
Takie są. Kształt kutasa? Też widzisz kutasa? Też widzisz kutasa. To u ciebie normalne. Co, już jest tak będzie wiało? Nie, będzie trochę mniej. Kurwa, cały czas ten Bornholm jest. Ale już koniec. Co? No, już końcówka Bornholmu. I co tu mamy? Kola w tym większym... Kola i... Kola jest bliżej nas. Kola bliżej nas. Tu masz Izo. A tu deser. I deserek jak chcesz. Ale to zaraz. To zaraz. Wypij sobie. Ile kasy jest? 155 tysięcy. Do wieczora będzie 200. Pomyśl sobie, co będzie o jakieś 18, jak ludzie pracę skończą. No, a dzisiaj, dzisiaj każdy wypłatę ma, to wiesz. Wczoraj było święto, to wiem. Chcesz sobie cukiereczkę zjeść? Na deserek, daj. Deserek, kuleczkę. I wodę jeszcze. Dobrze. Chcesz jakąś muzyczkę? No, za godzinkę puścić ci jakąś muzyczkę. Bartek, za godzinę byśmy się spotkali cię posmarować trochę kremem z filtrem, co? Na Libie byśmy. Nie jeszcze? Nie. Będzie lampa. A muzykę chcesz na przerwie czy w trakcie płynięcia za godzinę? W trakcie przerwy i później niech leci. Dobra. Cały czas mi zimno, znowu zimna woda. Dobra, teraz już będzie lampa cały czas. Będzie cię grzało w dupę. No. Płyniemy? Tak. Lecimy. Potrzebuję mi kucharzu, żebyś mi opisał dwie ostatnie zmiany, bo mi kora wypięło. Jak to wyglądało, no? Ostatnie dwie zmiany dobre, lepsze od poprzednich, bo słońce wychodzi. Robi się cieplej, na nic nie narzeka. To jest duży plus, ale dalej mocno freestylujemy, jeśli chodzi o szamkę. Dajemy mu po prostu, co je, to je dajemy, nie? Już nie kombinujemy, to nie pora na kombinację. A te kule to skąd są? To są te ze śniadania, co wczoraj było? Nie, nie, to są, nie wiem, czy z czegoś ślepaka nie wyciągnęliśmy. Są świeże gringle, nie? Kule? No. Kule są lindorki, tam jest w kuchni. Kule z dupy. Tylko już się chyba. Świeże gringielki, jeszcze ciepłe. Wypiął mi kora na 2 godziny. Miałem budzik nastawiony, ale po prostu wyłączałem telefon, od razu szedłem spać. Już cała ta noc bez snu, po prostu energii brak. Ale fajnie, bo już wychodzi słońce. Fala trochę jest, ale warunki na pewno dużo się poprawiły. A przed nocą, żeby tak sobie podregenerował psychę na morzu, to myślę, że jest idealnie. Chłopaki mówią, że te zmiany poprzednie też fajne i karmienie. Także cieszymy się i co? Czekamy na resztę rezultatów. Jak tam? Maju-maj. Ściągniemy maju-maj na następny przerw. Żebyś mi szeptał złe słowa. Maju-maj. Hello world. Hello world. Słyszysz tą muzykę, jak jest tak rozkręcona, jak płyniesz? Średnio słyszę. Wy się dobrze czujecie? Zajebiście. Pięknie jest. Słoneczko w końcu. Proszę? O czym myślisz, jak płyniesz? Już mi się skończyły myśli. Myśli? O, dobre, co to? O, jest dobrze. Wraz cofam. Przestań, dobre jest, dobre. Co tam u Justynki? Wszystko dobrze. Wypytuję się. Dodaję posty też? Tak. Cały czas. Malutka moja. Maju. Chcesz wiedzieć, ile masz pieniędzy? Bartek. 166 tysięcy. Niebywałe. Niebywałe to jest. Bartek, masz na coś ochotę? Coś do jedzenia? Żeby wyjść i pójść spać. Dobra, 17 godzin. Czuła słowa. 17 godzin. Koka, dystans jaki masz? Dystans? 56 km. Ja nie mogę nocą spać, co źródło. Mówicie, kiedy ruszać, nie? Nie zostawia ci brak. Chcę być mistrz, powiedzmy dziś. Bałtyk czy jezioro? Bałtyk! Rosu, kola. Kola. Masz tutaj żel energetyczny też? Żelik. Ile kasy na zbiórce? 170 kawałków. Do wieczora. Nieźle. Jeszcze 30 tysięcy. Jak ty to dopłyniesz i media zaczną mówić, to będzie drugie tyle po evencie. Masakra. Jak dopłyniesz, będzie bańka. Nie no, 300 tysięcy będzie, co? Bańka będzie. Bo jest 400 tysięcy. Izo węgle. No tak, można tak stwierdzić, nie? To tak 400 minimum będzie. Niebywałe. Ten Bornholm się skończył,
Chyba kiedyś, czy nie? Już się kończy. Wypij to całe, izo i węgle. Jeszcze nie srałem, ty. Pięknie. Chcesz wody zwykłej? Wody? A masz jakieś życzenia jeszcze? Co do żarcia? Żelki, tak tyle, co chcesz. Chyba nie mogę nic jeść. Na razie płyny. Bartek, za następne będziemy musieli ci wysmarować nos i czoło. Dobra? My będziemy gotowi tam przy łódce przed karmieniem. Dobra? Dajcie mi tyle, ja się sam posmarować. Ale będzie się na dłonia. Do łódki z tyłu. My zejdziemy do pontona, ja ci wysmaruję i przypłyniesz na jedzenie, dobra? No to zrobimy 2 minuty takiej przerwy dłuższej. Chwilę. Jakie tempo? Z kawałkiem na godzinę płyniesz. Kilometra? Tak. 3200, coś takiego, nie? 3200? No. Cały czas od początku jest podobne cały tempo. Jest tak 3, czasem poniżej, ale zależy od tego, wiesz, jak ci zimno było, fajnie. Płyń tak cały czas, będzie pięknie. Dzień dobry panu. Rosu. Pierwsza butelka rosu. Za pół godziny się zatrzymam, dobra? Dobra. Dać mi przeciwbólowe. Dobra. Banani. Nie dam rady. Dasz radę, mordo. Nie dam rady. Gryza nie. Otóż gryza. Gryz? Tak. Gryzka, proszę. Chcesz jeszcze kawałek? To. Pan nam daje moc na 2 godziny. Mówię. Weź jeszcze kawałek, ugryź. No weź urwi kawał. Dzień dobry panu. Ale zajebista woda. Tobie to zazdroszczę. Cały czas siedzisz tutaj. Czekaj, szyję. Dużo, dużo, dużo daj mu. Daj k***ę miodu. Czoło, czoło. Tak, tak. Czemu jest cały czas zimna woda? Chyba cały czas. Bo teraz trochę w niej siedzisz, to będzie ci zimno, nie? Co? Bo trochę w niej siedzisz, to jest zimniej. Teraz byś miał wodę już taką dookoła brzegu, nic się zimniej nie będzie. Coś cię boli? Plecy z lewej strony. Lekko? Tak jak rok temu. Przerobisz to, mamy radę. Ruszamy. Tak? Płyniemy? Płyniemy. Dzień dobry. Coca-Cola, rosu. Bartuś. 185. 185 tysięcy złotych. Proszę? 185 tysięcy złotych. Chłopie. Wiesz, ile masz jeszcze do celu? No. 99,7 km. Chłopie, wiesz, ile kasy podczas tego zbierzemy? Proszę? Wiesz, ile kasy podczas tego zbierzemy? Jak to dlatego płynę. Piękne jak dopłyniesz, to bańka pójdzie, mówię. A jak wrócisz do Szwecji, to dwie. Tutaj masz żel jeszcze energetyczny. Ale są fale, ja dole. Już siada tu. To siądzie i będziesz miał przez tak 15-17 nawet godzin w pokoju, nie? Ile woda ma stopni, wiecie? 18 stopni. Ha! No według tego to jest chyba na... Sprawdzałem kilka. Nie, cieplutka jest, naprawdę. Naprawdę. To ja chyba już tak wymarzłem, że... Jak wyszedłem, musiałem się ochłodzić, wiesz? Taka co? Gorąca była woda, prawie się poparzyłem. 100 km jeszcze. Już nie, cały, już nie. Cały, już ta, idziesz cały czas pięknym rytmem. Cały czas trzy z kawałkiem na godzinę. Ładnie to idzie, bardzo ładnie. Ładny rytm, ładnie pływasz. Pięknie. Zmieniaj sobie technikę, jak coś boli, nie? Tam się nie bój, kombinuj. U samego 07 masz dryfu. Teraz Justynka cię bardzo kocha, ogarnia wszystko na miejscu i czeka, aż wrócisz. Dobrze, bałem się, że jak wypłynę, to mnie zostawi. No gdzie? Ja płynę dla niej, żeby tego nie robić już za rok. Nie, to nie wytrzyma tego. Powiedziałem jej, że jak przypłynę, to idę do pracy normalnej. Ale jako kto? Normalnie, jak człowiek. Ratownik? Księgowy? Co? Jako księgowy? Na basenie. No bo jestem. Na mafii. Tu się mogę nawet. Powiem wam coś, teraz muszę przerwa, dobra? Bo 20 godzin mamy już. No, tak druga jest. Godzina. No. Upadek cesarza, nie? Tak. Mówię koniec. Tak. Po wyścigu i tak sobie myślałem. Ale ja wiesz, że też o tym myślałem wtedy? No. Co? Widziałem twoją twarz. To nie podobała mi się twoja twarz wtedy. Druga godzina, ja już się zastanawiałem tak. Mówię nie. Nie wiem co ja napiszę, nie wiem co ja powiem. Nie co, możesz. Zimno mi k***a? Zimno ci było, nie? Kurwa, o co tu chodzi? Wyszedł, bo było zimno. Nie klej. Trailery, kurwa, zapowiedzi, 2 godziny. Ja a wyszedł, bo było zimno było. Dużo sobie przemyślałem, nie? Rzeczy. Zaczynają się z widem mi robić, nie? 20 godzin. No powoli zaczynam zakładam okulary. Już chmury coś, kurwa, się kształtują w jakieś kangury. Ja dole, się ruszają tak dziwnie. Fajnie, teraz będzie fajnie.
Bartek, będziesz miał bardzo fajne warunki, spokojne warunki teraz przez najbliższe prawie 20 godzin. Jak ja wyjdę na ląd, to się wypierdolę na glebę. No ale musisz wyjść. Cały czas tak jest. Musisz wyjść, ale już siada, zobacz, spokojnie, będzie dobrze. Ale siada. Będzie git. Zobacz, spokojnie. Co? Nie, to nie jest siema, naprawdę. Jak będzie 200 tysięcy na zbiórce, nie wiem. To będzie za moment, wiesz o tym, nie? To wieczorem będzie. Wieczorem? Za dwie godziny. Cześć. To co robimy? To może wyjdę na łódkę i zrobię salto. Co, start? Może resztę delfinem popłyniesz. Chcesz łapy? 200 ruchów. 200 ruchów delfinem. O nie, nie rób sobie tego. Albo wezmę ponton i takiego bączka zrobię. Coca-Cola rosu. Wymienisz mu rosół na wodę? Pod nogami masz tam. Co to jest? To jest kolan, to jest kola. Kole zostawiam, wiesz? No kole zostaw, tylko od... No, ja widzę Bornholm znowu. To nie. To jest utoja. Od tyłu go widzisz, od tyłu Bornholm widzisz. Stary, to utoja. Nie no, to jest Bornholm czy co to jest? To jest Bornholm, ale od tyłu. Go widzisz. Od stary, to jest już tył Bornholm. Widzimy go po prostu, że on jest przed nami, nie? Minęliśmy go. W nocy krótkie karmienia, nie? Szybkie zmiany. Dobra. W nocy będzie chciał ze mną popływać, wejść? Możemy, no. Ja se wejdę. Pływasz czasami coś jeszcze? Nie. Ale godzinkę dałbym radę. Wyślę na koncie? Hmm? Wyślę na koncie? Ile? 92,5. O ja. Bartek. Dobra. Może podziękujesz teraz ludziom, którzy wpłacili. Ja to nagram. To może jak będzie 200 jak zrobimy koła. 200. 200 koła będzie za 3 minuty. Dobra. Ja nagrywam. Raz, dwa, trzy. Dzięki bardzo wszystkim za 200 tysięcy dla dzieciaków. Ja mam jeszcze do przepłynięcia z 98 km, a zbiórka nie jest jeszcze zamknięta, więc lecimy dalej. Dobrze jest to? Bardzo. Chuj jest dobrze. Także wszystko git u nas, karmienie git, humor git, jak sami widzicie. Lecimy dalej do celu. 94 km jeszcze. No i na zbiórce za chwilę też wsiądzie 200 tysięcy, więc jest picobello, Bartek zadowolony. I lecimy po milion. Ona 200 koła! Idzie grubor. Jadmy jakiś makaron. Makaron? No. Dobra. Ryżu? Przygotować makaron mamy? Zobaczymy, czy mamy makaron. Jest to... makaron w szafce jak. Mamy. Dobra, ugotujemy sosem pomidorowym. Taką passatę chcesz? Dobra, zrobię tam spaghetti. Ciężka noc przytam, wiecie. Ale mnie działeś. Będzie dobrze. Weź kolkę tam. Węgle izo. Musimy przetrwać tą noc. Przetrwamy. Za pół godziny makaron, dobra? Dobra. Będzie wszystko tip top. Kiedy to przestanie falować? To może. Węgle izo. Im gorsze warunki, tym większą legendą jesteś. Mhm. Im gorsze warunki, tym większą legendą się stałeś. Chyba w śniegu płynąłeś, tak? Przecież już śnieg padał w sierpniu. Chłopie. Niedźwiedzie polarne tutaj w okolicy. Ale to był śnieg, nie? Nie. Nie? Jak już napisali, to już na czerwono. Ty musiałeś stary niedźwiedzia polarnego udusić, bo cię chciał, kurwa, wiesz, zeżreć. Ale udusiłeś i popłynąłeś dalej, nie? Dobra, pół godziny. Dobra. Ruszamy? Tak. Przeżyjesz? Czy przeżyję? O! No daję sobie 20%. Jeszcze? Szans, że przeżyję, to dużo, nie? To dużo, to dużo. Wow. Ale boję się, że jak na przykład przypłynę... No. Pójdę spać, to się nie obudzę. Nie pójdziesz spać. Ale nie ma, proszę nie umrę, co? Dlaczego nie? No stary, pójdziesz w komfortowych warunkach. Ja bym chciał na działeczkę sobie później na grzyby. No to pojedziesz. Stary, wywiady i pieniądze, wywiady i pieniądze. No, zastanów się, co się ubierze do telewizji. Chciałbym stomik na działce, zapraszcie było. Na razie mi zostało 700 zł na koncie. Dobrze, że kwota ostatnio zagrałem, i zostawiłem w tym bluzie los i wygrałem. A tam 45 milionów. Noc będzie najcięższa teraz. Będzie lepsza niż tamta. Musimy nie będziemy wpierdalać żeli, będziesz się dobrze czuł, zobaczysz. Co? Nie będziemy jedli żeli, będziesz się dobrze czuł. Widzimy się za 54 minuty. Dobra. Pozdrawiam was. Dobra. I też ciebie, brawo! 24 godziny. Jeszcze. Mamy teraz właśnie 24 godziny.
będą za nami. Teraz będziemy mieli właśnie karmienie po 24 godzinach. No Bartek jest w dobrej formie, na pewno w lepszej niż rok temu, bo nie bolą go plecy. Wtedy już od 19 godziny były problemy, naprawdę mega narzekał, a teraz im dalej tym lepiej, ale no przed nami będzie bardzo ciężka noc, no bo już wiadomo, że też wchodzi to zmęczenie, 24 godziny bez snu plus wysiłek. No i ta noc, woda będzie dużo cieplejsza, bo już jest cieplejsza według tamtych temperatur na internecie, które można sprawdzić, to 4 stopnie jest cieplejsza, to już ma ponoć 18 stopni. No i przestał narzekać też, że mu jest zimno i przestał też mówić, że się trzęsie, bo to też na początku było, cały czas o tym wspominał. No i co? Jak przetrwamy noc, no to już potem będzie trzeba lecieć w pizdę, bo od 17 jutro, czyli chyba za 24 godziny, tak, bo teraz też jest 17, będzie już wiatr 23 na godzinę i taka chamska fala, która też będzie mocno znosiła, no ta pogoda cały czas się zmienia, niefortunnie niestety. No a od piątku, od czwartej rano to już w ogóle jest kryzys, tam wiatr ma ponad 60 na godzinę wiać i wtedy myślę, że to już w ogóle będzie nierealne płynąć, także no musimy się streszczać, ale musimy też tutaj wszystko z głową robić, żeby Bartek jak najlepiej się czuł i też nie opadł za wcześnie z sił. Idę go nagrać, jak je, neura. Halo? Dobra, jest dźwięk. Kurwa, oczywiście odbywała się sraka i nie nagrałem po prostu, nie nagrał się dźwięk, bo bateria była za słaba, żeby zasilić mikrofon od razu. Nie wiem, kiedy się zorientowałem, zaraz będziemy siadać do laptopa i sprawdzać, ile nagrań jest w ogóle do wyjebania. Ale to jest teraz nieistotne. Istotne jest to, że mamy już za sobą 24 godziny wyzwania Bartka. Czuję się dużo, dużo lepiej niż rok temu i to jest zajebiste. Nie marudził, że mu zimno, to co było na początku bardzo ciężkie dla niego, właśnie zimna woda i to, że się trzęsie cały, to już jest ogarnięte. W ogóle na nic nie marudzi. Mam wrażenie, że taki jest progresywny, w sensie, że jego humor jest taki progresywny, cały czas jest coraz lepiej. Teraz też będzie noc, to będzie najcięższe. No bo wiadomo, już 24 godziny bez snu, schowa się to słoneczko i będzie trochę zimniej. No i od 17 jutro mogą się zacząć problemy, czyli w czwartek, bo wiatr już będzie miał 26 na godzinę wiał. A w piątek o godzinie 4 rano wiatr ma już wiać z prędkością 60 na godzinę, także tam będzie już naprawdę niezły hardcore i do tego momentu no lepiej, żebyśmy skończyli wyzwanie, lepiej, żeby Bartek dopłynął, bo potem już sytuacja na morzu będzie raczej taka, że nie będzie się dało tego zrobić, więc działamy, dbamy tu o niego, miejmy nadzieję, że się wyrobimy po prostu w czasie. Nara! Porwa mango z ryżem. Mango i ryż, trochę zamieszać, trochę. Czemu jest cały czas taka pogoda, kurwa? Od kurwa 25 godzin. No już, nie maru. Coś się zmieni czy nie? Proszę? Przysiądzie wiatr i fala. Kiedy go nie wytrzymam, kurwa, 25 godzin tak napisałam z nadzieją, że coś się zmieni. No. Czemu miałem takiego pecha, kurwa? Nie ma żadnego pecha. Jeszcze 30 godzin płynięcia. Mam 80 przepłynięte, to jeszcze 80 przecież. Ty nie płyniesz 30 godzin, ty płyniesz do następnego stopu na jedzenie. I nie maru. Co to zaraz, jakiś inny? Nie, to sam, tylko teraz mango zjadłeś. Masz bananka sobie. I kolkę. O kurde, złapał. Pół ci zostało w środku. Nie chcę co. Ciężko mi psychicznie, kurwa, jest. Ja wiem, ale to po to jest wyzwanie i dlatego tylko ty to możesz zrobić. Jakby każdy to mógł zrobić, to na końcu by nie było tyle, takiej sumy, jakiej jest teraz. No to chodzi. Ludzie cię wpłacają, bo robisz coś, czego tylko nikt nie może tego zrobić. No więc po prostu ty to zrobisz w takiej pogodzie i przy takiej fali, jaka będzie i tyle. Ile ja płynę na godzinę? Jakie tempo jest teraz? 3 km na godzinę. Ciągle jest to samo tempo, stary. Poniżej 3 nie spada. Czy płyniemy z falą, czy ja pod falą? Falą. Chcesz wody? Troszeczkę tak. Bartuś, spokojnie, więcej wdzięczności. Ciesz się, dobrowolnie tu jesteś, a my z tobą. Zobacz, jaki sztab ludzi cię wspiera. Ja cały czas płynę mocno, nie? Cały czas płyniesz to samo i nic więcej nie potrzebujemy. Płyń w takim tempie, żebyś wiedział, że się jeszcze przy okazji dobrze bawisz. Dobra, za 40 minut. Dobra. Widzimy się. Dobra. Jakieś życzenia? Nie. No płyniemy po prostu za szybko, nie możemy pod foki tempo płynąć. Tutaj mechanik nasz, pan Romuś, naprawia to wszystko. Teraz chłopaki tam libem będą płynęli obok foki i na razie naprawiamy to wszystko. Wszystko będzie stabilnie, także
nie ma stresu. Napotkaliśmy problem, mianowicie zepsuło się właśnie sprzęgło, tak jak Max mówił w Łodzi. Mechanik już próbuje ogarnąć, co jest nie tak, ale cały czas jesteśmy w ruchu. Zataczamy już kolejne koło. Trwa to już jakieś dobre 10 minut. Nie widzę nawet riba. Pewnie gdzieś tu jest niedaleko, ale no... No dobra, jest. Tak jakieś 100-150 metrów od nas jest rib. No taki problem rok temu nie miał, w sensie nie zdarzył się, bo ma ogromne znaczenie. Mieliśmy właśnie teraz przerwę na posiłek dla Bartka. Dokładnie to, kurczę, zmieniliśmy teraz godzinę, ale jakieś 5 minut temu Bartek powinien już zjeść, a cały czas jest w ruchu, a ważne też jest, żeby właśnie przyjmował te posiłki regularnie i boję się, że może go to teraz tutaj delikatnie psychicznie podciąć. No ale zaraz zobaczymy, zaraz wejdę do kabiny. Kapitana nie chcę też tam robić teraz przypału i przeszkadzać, także zaraz się doinformuję. No i miejmy nadzieję, że za chwilkę wszystko będzie już ogarnięte. Około 20 minut dodatkowo, gdzie nie ma posiłku i jest kolejny problem. Sprzęgło działa, ale jedna osoba będzie je musiała ręcznie napędzać, ale teraz pierdoliła nam nawigacja i no nie wiem, o co chodzi. No pracują nad tym, ale no nie wiemy, jak mamy płynąć. Powiem wam, że stresik się pojawił, bo no my to tam wiecie. Jesteśmy na łodzi, ale dla Bartka no to jest wyzwanie życia i jednak takie rzeczy, no lepiej, żeby na razie o tym nie wiedział, więc też mu nie będziemy o tym wspominali. Powiemy, że wszystko jest już git. Coś do nagrywania potrzebuję, bo nie mam pamięci na telefonie. Zony nagrywa. W klapie tej czarnej jest latarka. Zony nagrywa z daleka? No nagrywam, ale to wiesz. Nagrywa, że on nigdy dotknął łodzi. Aha, dobra. Żeby było ciągło. Mamy kij mamy. Ale ja mam rosół. A, rosół jeszcze, dobra. Na razie to nie konkurować, szybko zje. Cały kij. No nie jest zakręcony, nie dobra. Jest zakręcony. Teraz w drugiej klapie z tamtej strony furty, z tamtej. I na rupę. Już się karmimy. Zobacz, wszystko jest okej! Okay. Wszystko już jest okej! Okay. Jest dużo! Już płynie się normalnie? Tak, już tak. A ile jest kasy na zbiórce? Mamy internetu teraz za bardzo, nie? Ale było ostatnio chyba tam około 220. Już dawno wyrealizowany. Przepraszam. Nic się nie stało. Takie jest życie. Bałem się, strasznie się bałem, bo tak, odpływaliśmy. Ze mną się bałeś? No chłopie. Nie, bałem się, że kurde nie dopuszczę, że się zepsuli kierowca. Się wystraszyłem trochę zmarzłem, trochę mam takie lęki, że się boję. Dobra, walczymy do końca, stary. Dobra, lecimy? Lecimy. Za 54 minuty się widzimy. Dobra. Wszystko już ogarnięte, sprzęgło chyba dalej trzeba niestety ręcznie zmieniać, więc jedna osoba cały czas gdzieś tam będzie musiała być przy kapitanie i po prostu hamować tą łódź. Nawigacja chyba też już na szczęście wróciła, bo bez tego naprawdę byłaby klęska. No i widzieliście, że jedna zmiana właśnie karmienia była robiona z riba, bo też nie mogliśmy opanowaliśmy już łódź, że płynęła, ale jednej osoby nie było, żeby skręciła to sprzęgło i po prostu płynęliśmy cały czas, więc musieliśmy dać żarcie na riba, nakarmili go. Na szczęście się w ogóle nie podłamał. Nie zdenerwował się, że coś poszło nie tak. Humor git, adrenalinka też mu podskoczyła, więc fajnie. No, tragedii nie ma, udało się wszystko fajnie opanować, także wracamy na właściwe tory i płyniemy dalej. Kochamy was, widzowie, i dziękujemy, że jesteście. Snorlak schrapie. Jest godzina 23:10, płyniemy dalej. Powoli do przodu. No, ale panowie się czujemy? Eleganckie, dopiero początek nocy, nie? Jesteśmy w połowie zadania, tak na dobrą sprawę. Poka jak na razie też nie ma ludzi. Proszę powiedzieć, jak ty pan w takim razie. Ja się czuję bardzo dobrze, chwilę pospałem. Godzina 23:12. Mija właśnie 28 godzin i 30 minut płynięcia. I teraz my robimy ultra 24 godziny bez spania. Tak, my robimy teraz ultra 24 godziny bez spania. Sam jest dla słabych, nie? Bartek elegancko płynie, jest już chwilę po północy. Szczerze się przyznam, że wypiął mi kora, nawet nie wiem kiedy. Też nie spałem jeszcze ani razu jakoś tak dłużej. Tak dwie godzinki teraz chyba znowu pospałem, więc nie było mnie na karmieniach. Woda spokojna, zaraz będzie kolejne karmienie. Chłopaki mówią, że wszystko jest
test cacy i naprawdę wygląda to obiecująco. No oby jak najdłużej. Zaraz będzie właśnie karmienie, zobaczymy co tam się dzieje. Dopytam się też o kilometry, ile zostało i dam wam znać. Jeszcze mam go do tego? Też mam go? Też suszone? Ta herbata to jest najlepsza. Zaraz 30 godzin. I za 24 godziny będziemy. No, coś takiego. Która jest godzina? U nas do 30. Pół do pierwszej. Pół do pierwszej. Zabij lekkie skidzy już, ale jest okej. Robimy to, wiecie o tym? Nie wiem. No nie wiem, co się dzieje. A jak to wygląda kilometrowo? Ile teraz ten? 70 coś chyba zostało. Generalnie tak właśnie sobie liczyłem, że mniej więcej zostało tyle, co Foka przepłynął na dwóch ostatnich tych długich treningach. Jak pojechał do Olsztyna, to w sumie przez dwa jakby treningi zrobił właśnie 70 coś kilosów. W sumie można powiedzieć, że co, dwa treningi mu zostały do wykonania i fajran. Więc tak, moja robota polega na kręcaniu wajchu. Raz w prawo, raz w lewo. Sprzęgło ręczne tak zwane. Kawka. Włącz. Wyłącza sprzęgło. Łódka płynie inercją, tak żeby nie wyprzedzić płynącego. Czyli najważniejsze stanowisko w tej chwili na tym okręcie. Na początku tam wchodzę do kapitana i ktoś tam siemazony, nie? A ja nic nie widzę. Już mówię, nie, no już mi od... od tej podróży, a to Olaf tam siedział i po prostu kręcił tym sprzęgiem właśnie, co się zepsuło i tak już do końca, do lądu będzie trzeba, jedna osoba będzie musiała tam siedzieć właśnie i napędzać i rozpędzać ten statek. No, jest kurde grubo, ale no najfajniejsze się w ogóle udało to ogarnąć, bo bez tego to by była naprawdę klęska. Klęska by była. No i co? Karmienie tam zaraz kolejne. No Bartek jest w fenomenalnej formie, naprawdę. Jest niebo a ziemia między tym, co było rok temu, ale cały czas to samo tempo. Od początku wyścigu, opanowany. No kurde, no zajebiście jest. Jak ktoś oglądał materiał z zeszłego roku, to widział, że no te plecy go tam bolały, naprawdę dużo marudził, dużo przeklinał. Teraz jest wyśmienicie. Najgorzej, że kończą się takie warunki, jak są też na obecną chwilę. Widzieliście, ta woda jest praktycznie płaska, super mu się płynie. Jakby tak było do końca, no to już byśmy mogli świętować, ale przed nami największy gnój. Miejmy nadzieję, że nie wiem, jeszcze jakimś cudem coś kurwa się tam wyprostuje i te wiatry nie będą takie silne. Ale no nie damy mu wyjść, nie damy mu wyjść, on nas o to prosił też. Jak będzie zagrożenie życia, no to wtedy. Ale jakieś, że się nie da, to mówił, że mamy w ogóle nie ignorować takie gadanie i drabinę mu zabrać, bo w tym roku musi to pierdolnąć. Sigma. Panie kapitanie, jak tam? Trochę spadło twoja prędkość, ale to... Jest to jakieś prądy, czy nie? Wyrównały się. Stanie zerowy. Co, gadaliście z moją mamą, że co? Dobra, dzwoniliśmy do nich z kamerą. No, okej. Okay. I oglądała, jak płyniesz. Super. Ojcu, makaronu. A co, są jakieś prądy, bo czuję prądy. Nie, jest, wyrównał się zerowy. Czyli na zero stoisz. Stoisz, no, jakby nie ma wody, nie ma prądu żadnego, nie? Dlatego możesz czuwać, że jakby wiesz. Bo wiatr jest już inna woda, nie? Z tyłu, nie? Dlatego może. Nie ma prądów? Nie ma prądów. Nie, nie. Dzisiaj będziemy. Za pół godziny, proszę? Dzisiaj będziemy. Tak, dzisiaj kończymy. Będziemy dzisiaj. Rozumiesz to? Za 25 godzin. Za 25 godzin nie będziesz używać nóg, będą cię nosić kurwa. Dzisiaj będziemy w Polsce, nara. Dziękuję. Ja za 25 godzin to już będzie. Za pół godziny się zatrzymał. Za pół godziny, dobra. Na taki dystans. Uj, dobrze mój leci. Ale dzisiaj kurwa... Zero kofeiny w ogóle. No. Tylko tam z Coca-Coli, nie? No. Dokładnie. Jest kurwa... Jest taka przepaść między tym, co było rok temu. Rok temu, wiesz, my myśleliśmy, że jest zajebiście, a teraz to k***a, ja nie mam słów. No, wiesz, rok temu to on przy tej, o tej godzinie to już, wiesz, umierane było, nie? Bo plecy rozbane. Pierwsza noc też była taka ciężka u niego wtedy. Ale kurwa, dzisiaj to kończymy, stary. Przed północą jeszcze. No, stary, zero marudzenia. To jest ta zamiana stron, to było chuj mocne. Zobaczymy jeszcze, co nam Polska zgotuje bliżej brzegu, czy jakieś prądy, czy coś. Ale to już nawet jakby był k***wsko mocny prąd, to już, jak już brzeg zobaczy, to już wiesz. Słuchajcie. Prognoza na rano, pogoda, bo jak patrzyliśmy jest na... Jest update pogodowy. Godzina 5:00, jest wschód słońca i słońce świeci od 5:00 do końca dnia i będzie taka lampa, zero chmurek.
Lampa jak chuj. Dobre newsy są takie właśnie, że po stronie tej szwedzkiej, jak sprawdzałem pogodę, to miało w ogóle rano nie być słońca. Tam miało nie być, nie? Ale właśnie też wspominałem, że po tej stronie już bliżej Polski może pogoda się zmieni i od piątej ma świecić. I tak w sumie właśnie się dziwiłem, że jakby miało nie świecić, jak gwiazd jest tyle na niebie, że widać, że zero chmurki. Także zajebiście, bo to słońce to naprawdę daje mu takiego boosta. Cały czas rano, poprzedniego dnia się pytał, kiedy wyjdzie to słońce, kiedy to wyjdzie słońce. I to naprawdę jest wielki komfort psychiczny, jak po takim wyziębieniu gdzieś czujesz, że wiesz, że lekko ci się robi ciepło w twarz, jak płyniesz. No to takie rzeczy mają naprawdę kluczowe znaczenie już po tylu godzinach. Jeszcze tylko ten wiatr jakoś przeboleć i zrobi to jako pierwszy człowiek na świecie. Wy to rozumiecie? Ja tego nawet jeszcze nie rozumiem, ale się chyba jaram w chuj. Dajcie kofeiny 200 mg. Już myślisz? Kofeiny to setka. Ale chcesz spać już? Zasypiam, kurwa, normalnie. No dobra, to kofeina zjeżdża. Na razie kofeiny tylko. Dawaj teraz kofeinę, no. Ale co to jest? Zrobić. Ziemniaczki, zajebiste. Słone. Skrobia i sól. Normalnie przysypiam, kurwa. Musi. No, już wjeżdżamy, już wjeżdżamy. Teraz będzie, zaraz się obudzisz. Długo nie miałeś kofeiny. Musi mi to wysłać. Od razu się obudzisz, Bartek. Po to tu jesteśmy, stary. Po to tu jesteśmy. Bartek, napierdalamy kofeinę i zrobię ci takie szoty z cytryny, kurwa. Ja ogólnie miałem coś takiego, jak mi się zamykały oczy, napierdalałem cytrynę. I kurwa od razu się budziłem, więc napierdalasz. No dobra, podaj mu to. Agnes, jeszcze się musisz napić. Co jeszcze? Agnes! To jest shot? Nie chcę tego gówna. Dobra, masz, słuchaj, tu jest kieliszek. Uważaj. Na drugiej butelce jest kieliszek. I tam na jest butelce, na butelce. Tabletka. Nie wkładaj tego na razie. O, tutaj właśnie, no. I tabletka, to jest kofeina. Tego nie włożysz. Drugi koszyk, szybko. A to co on się... Już, przepraszamy. Ej, spadł. Dobra, czekajcie, drugą kofę mu dam, co? Normalnie chyba spałem, ty. No i dobrze. Dostałeś tą tabletkę? Bartek, 4 godziny, kurwa, będzie jasno. Kofeina i cytryna otwiera oczy. Ja pierdolę, mam takie zwidy, że chuj. Połknij. Popij. I gorąca herbata. Ale trzeba zjeść. Trzeba zjeść, rozumiesz? Ma być energia. Jeszcze jeden kartofelek, chyba. To się układa? Słodki ory. Nie. Bardzo ładnie. Co to? Nic, czekam na pojemnicze. Bądźcie ze mną przez tą noc, proszę. Jesteśmy cały czas, ktoś jest na burcie. Mam zwidy straszne. 45 minut? Za ile przerwa? Co? Za ile przerwa? 45, bo zasypiam. Dobra. Bartuś, chcesz coś przeciwbólowego? No nie. Jeszcze nie, bo... Jest dobrze. Teraz obudzisz się, zobaczysz. Kofeinę odpałeś, obudzisz się, bo organizm jest w szoku, bo dopiero dostał kofeinę pierwszy raz. Zajebiście będzie, mówię ci. Mam takie umamy, że normalnie mi latają jakieś koty, kurwa, takie... Koty? Co ci lata? Koty jakieś latają. Bartek, za pół godziny. I cytrynę trzeba opierdolić. Za 45. 30. No dobra, 30. Zobaczysz, jak będziesz się czuł. Takie rzeczy widzę pojebane. Normalnie koty takie nasze... Będzie miał o czym opowiadać. Bartek, teraz się skup. Tam jest cytryna, którą musisz wypić, nie wylej. To jest herbata. Nie, to drugie, najpierw to drugie. Nie, dalej, o, to. Wszystko, to na raz, wszystko, na raz. Oczy się otwierają potem, oczy ci się otworzą. Całe musisz dawaj to wylewać. Dawaj na raz, kurwa, nie wylewaj. Dobra, Bartek, teraz czekolada, bo trzeba to zagryźć. Nie chcę czekolady. Ale będziesz miał mocy po niej. To jest jedna kuleczka, ostatnia kulka. I masz już potem więcej. Jedna kulka i nic więcej. Bartek. Później będziesz przyjmował tylko makaron i rosołek później. Za pół godziny. Ale prądy są... Co, trzymacie? Ale pójdziesz do przodu cały czas ładnie. Cały czas do przodu pójdziesz. Teraz pójdziesz, trochę wolniej jest, ale dobrze, bardzo ładnie. Nocka może taka być. On nie będzie chciał tego. Bartusiu! A przekąskę śniadaniową dolisz? Co to? Przekąskę śniadaniową. Nie. To może jajecznicę na śniadanie? Co? Na rano też jajecznicę? Myślę, zjadł klepcie w taką... Tak, to jest zajebiste. Ja to jadłem. Jajecznice na bułeczce. Nie. Ale rado, za parę godzin. Na śniadanie z rana. To nie. 2 km stuwa. Za pół godziny. Makaronik i ciekawa węglowodany energia. 32-30, tyle co wtedy się zatrzymaliśmy. Za godzinę. Teraz ci się oczy otworzą po tej cytrynie. 98 km. No, jak będzie ta stuwa. Dawaj. Lecisz. Twoje. Jedziemy, pół godziny i makaron. 45 minut, co? Biegnie, 45 minut. Nie, bo teraz nic nie zjadłeś, pół godziny. Co? Nic nie zjadłeś, pół godziny. Dobra, za pół godziny. Życzę cię. Lecimy. Co tam?
Kuchnia bałtycka. Kuchnia bałtycka. Już nie wiem, ile tych gwiazdek dostałem. Was, ja ci daję z 1000. Ja myślę, że co każdą godzinę jedna, nie? Na każdy posiłek. Kuleczkę opdolił. Już ten, już on mówi, nie, nie chcę, jak ten, jak w Harry Potterze, jak Harry Potter kazał Dumbledore'owi wypijać tą wodę z tego horcruxa. Tak, nie, 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 już nie chcę. Nie chcę. Ale przed piciem mówił, że każ mi opór. Tak, tak samo przed wypłynięciem też mówił, każcie mi. Każcie mi wszystko. Dobra. Słuchajcie, kurwa, to jest nie do przepłynięcia. Albo kisikowi naszym stoimy, albo ja wydalam stąd. Bartek, posłuchaj mnie teraz, skup się na mnie, dobrze? Jest wszystko zajebiście. No nie, no kurwa, zobacz to. Ale my się nie zatrzymaliśmy, Bartuś. To my zapierdaliśmy. Ja cię nie zatrzymałem, ty się zatrzymałeś. I teraz dopiero zatrzymałem łódź. Jakie tempo jest na 100? Ponad trójkę. Ponad trójkę. A, na 1300. Ponad trójkę na godzinę zatrzymania. Niech kapitan mi powie, co się od... bo nie wytrzymam. Nic się nie odpierdala, zrozum to. Ty się zatrzymałeś, dlatego takie wrażenie tak miałeś. Przecież mnie tu przykrywa ta fala zjebana. Okay. Świeżutki makaronik to jest. To mało. Z wodą z morza. Tym małym dwie tabletki do wzięcia. No, tak. Nie chcę. Kofeiny nie chcesz? Musisz jeść. Jeszcze nie. Musisz, bo odpływasz nam. Jedną. Odpływasz nam. Musisz jedną weź. Jedną weź. Weź jedną. Mówicie do mnie, kurwa. Dobra, jedna osoba niech mówi. Masz zjeść tą kofeinę i mnie to obchodzi, kocham cię. Co za tabletki? Kofeinka. Nie chcę na razie. Ale nie zasypiałeś? Nie. No dobra. To jak nie, to nie. To nie, to nie. 100 km za 300 metrów. Jak wiesz, że to jest 64 prostej zostanie, nie? Błagam, kurwa, niech to się uspokoi, bo ja nie wytrzymam psychicznie. Dobrze, zaraz będzie jasno. Już jest trzecia prawie, tak? No, tak. No, za godzinę, półtorej już będziemy, kurwa, mieli jasno. Jest zajebiście, czyste niebo. Zobaczysz, za półtorej godzinki będzie ten, jasno. Bartuś, ja ci mówiłem, ty nie możesz się przejmować teraz. 45 minut? Tak, Bartek, ale dojedz makaron, proszę cię. Makaroniku jeszcze. To jest ważne. Nie. Dasz radę troszeczkę. Dwa gryzy, to jest ważne. Trzy makaronki, powolutku. Jo, i jest to się... Przegryź to porządnie. Tak. Na spokojnie, bez pośpiechu. Tak, zajebiście. Wodę dam. Powolutku. Robert, daję ci wody, wrzucę, niech se kupuje wodą. Bartek. Jak będziesz czuł, że ciut nawet zasypiasz, trzeba przyjąć kofeinę, dobrze? Co? Jak będziesz czuł, że chociaż trochę się zamyka oko, musimy zjebać kofeinę. Ty w ogóle nie jadłeś, zaufaj nam. Tylko mów, pierwszy objaw 1% was snu czujesz. Ale tak... ja nie śpię. No dobra, to jak nie śpisz, to dobrze, mówię tylko. Bo zanim się wchłonie słucha, to pół godziny, nie? Bartek, uspokój głowę, uspokój łeb i ruszaj tylko rękami i nogami. Nie myśl, nie myśl. Bo gorsze fale masz w głowie niż tutaj są. Tak, za dużo emocji. Do luzu. Bartuś, 45 minut, pięknie zjadłeś. 100 km możecie dać znać. Spokojnie. Daliśmy. Spokojnie. Standardowo bufecik. Standardowo update po śniadaniowy. Nie wiem nawet jak nazwać taki posiłek o drugiej w nocy. No zjadł chyba największą porcję przez ostatnie dni, jaką jadł. Bo zawsze to wiesz, dostawał tyle makaroniku czegoś, a teraz pół bidonu makaronu. Doli. Ale dobrze, dobrze. I przemyciliśmy mu magnes, który go nie chciał. Nawet się nie skumał, że go wypił. Dobrze. O to chodzi. Przepraszam cię, Bartek, jeśli to oglądasz, to przepraszam cię, że ci wcisnęliśmy ten magnes. Dajcie mi wyjść. Dlaczego? Na brzegu wyjdzie. Sięgam, k***a, ja pokonałem 800 metrów w 30 minut. Pojebało ci się, masz ponad 3 km na godzinę cały czas średnio prędkość. Chujowy ten zegarek za te 5 koła. No, chujowy zegarek. Przestań. Bartuś, słyszysz mnie? Bartuś. Jedyny sposób, jaki wyjdziesz, to na brzeg. Ja nie chcę płynąć. Nie, płyniesz dalej. Sięgam, do zrobisz sobie zrób sobie teraz... Nie chcę płynąć. Zrób sobie Bartuś. Chyba, nie chcę, kurwa, dajcie mi wyjść. Herbata ciepła. Nie. Olej sobie na plecach trochę. Dajcie mi wyjść, proszę was. Nie. Co się takiego dzieje teraz? Dajcie mi wyjść. Co się dzieje? Nie chcesz płynąć. Co się dzieje? Nie chcesz płynąć, kurwa. Nie dam rady. Pozwól, że cię zmotywuję. Nie dam rady, kurwa. 34 godziny napierdalam. 33 godziny z nadzieją, że coś się, kurwa, polepszy. Nic się, kurwa, nie polepszy. Cały czas jest pierdolanie, że coś się zmieni. A jest cały czas tak. 33 godziny. Wiesz, że w zeszłym roku wyszedłeś dokładnie w tym momencie 32-30? Tak nie wchodzi mi to, kurwa, przepłynęłem 800 metrów w 40-30 minut. Mam zegarek, kurwa, o czym wy mówicie w ogóle do mnie? Normalnie się przemieszcza? Tak, normalnie się przemieszcza.
Bartek, jest normalnie. 3 km ponad płyniesz, jest super. Trzymasz nie chcę. Bartuś, za godzinę będzie jasno. 800 metrów w 30 minut. Nie, to jest pojechało, stary, serio. Ja bym cię nie oszukał. Ty płyniesz szybciej niż płynąłeś przed chwilą. Co, dajcie mi proszę wyjść, ja już nie chcę płynąć. Nie, Bartek. Gluzu. Bartek, robimy dokąd możesz. Jak naprawdę nie będziesz chciał, to wyjdziemy. Ale ja już nie chcę. Ale dajmy z siebie wszystko, tak? Dajcie mi się coś napić. Herbata ciepła. Dobrze wyglądasz, dobrze rozmawiasz. To jest wszystko w głowie. Zobaczysz, za godzinę będzie jasno, inna energia będzie. Masz od 5 rano słońce do wieczora. Dajcie mi wyjść, błagam. Zaraz. Bez... 60 km, ja nie chcę już. Bartek, nie ma 60 km, tylko masz do następnego zatrzymania się. Możesz się zatrzymać za 10 minut, możesz się zatrzymać za 15 minut, my tu dla ciebie jesteśmy. Nie mam rady. Ty nie licz kilometrów, tylko ty licz postoje, masz tylko następny postój. Nie rozumiesz. Ale co się dzieje? Ale pamiętasz, jak mówiłeś, że po 2 godzinach pływania chciałeś już wyjść i teraz jeszcze przepłynąłeś 30 godzin. Ja się boję tu być, kurwa, mam jakieś lęki, paranoję. Nie ma się czego bać. Jest zajebiście, woda cię kocha. Naprawdę nie pozwolimy, żeby ci się coś stało, stary. Justynka trzyma kciuki, rodzice, kurwa, cała Polska. Bartek. Proszę, jak będę chciał, to mi wypuść. No, oczywiście, Bartek, może czas już na tabletę. Nie jeszcze. Nie chcę, nie? Ale wypuśćcie mnie, jak będę chciał, Bartek, dobra, proszę was. Dobrze. Robisz zadaniówki, czy nie? Zadanie. Licz sobie ręce. Zamiast się rozpraszać i widzieć coś, czego nie ma, liczysz. Raz, dwa, doliczasz do 10, zaczynasz od początku. Jak się pomylisz, zaczynasz od początku. Licz do 10. Ruch, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pomyliłem się, raz, dwa. Widzisz, Wojtek. Co tam, mistrzu? Słuchajcie, jak ale... płynął, to będzie jakiś lekarz na mecie? Będziesz miał... Chłopie, ja będę swoim lekarzem. Nie, proszę, weźcie jakiegoś lekarza, dobra, załatwić. Dobra, na plaży? Tobie nic nie co? Jest, na... tobie nic nie jest. Po pierwsze nic nie jest, po drugie Marta przepisała i Justyna już kupiła. Nawet kroplówki na ciebie czekają na mecie, żebyś mógł od razu. Ja nie chcę lekarza jakiegoś. Okay, to będziesz po lekarza, zadzwonimy. Ale to jest wszystko dobrze, Bartosz, to jest wszystko w głowie. Zajebiście nie, dobrze wygląda. Płynąć normalnie. Nie powolutku płyn. Masz płynąć do przodu. Rozjaśnia. Ja przeszłam. Licz nie od 1 do 10. Rób sobie zadaniówki. Już albo się zmienia. Robi szaro. Zobacz, już się robi szaro. Robimy to. Jest kapitan zna. Płynie tak? Jestem Bartuś. Prąd sprzyjający. 0,1 knota się pcha. Jeszcze raz? 0,1 knota. Teraz wydryfujemy do domu. Sprzyjający prąd. Jak się położysz na wodzie, to sami dojedziemy do lądu. 0,1 knota, teraz płyniemy do domu. W tej chwili. Dobra, patrzcie na mnie, dobra? Patrzymy cały czas. Patrzymy, stary, cały czas. Nigdzie nie idźcie, dobra? Bądźcie cały czas. Ja jestem, ja cały czas. Powiedz, kiedy ruszy, ja ruszę. Dobra, płyńmy, płyńmy. Olaf! Brawa, ty! Dawaj. Napsuk. Jak będzie jeszcze płynął przez te wszystkie... To też nie było sensu, bo było naprzpicowane już trochę, nie? W tym mieli też z przeciwbólowymi, plecy pobolały tam strasznie, to było takie już... Wtedy to naprawdę mieliśmy większą zagrychę, bo wtedy widzieliśmy, jak on od 19 godziny cierpiał, bo to było widać, że go było. A tutaj go nic nie było. Ale słuchajcie, jak z zegarkiem w ręku 32-30. Tu jest 32-33. Nie chciał wychodzić. Wtedy nie chciał wyjść. Bo on po prostu nigdy nie płynął dłużej, nie? Zobaczył i nara. Czy my rację, no? Co będzie dalej, nie? Po tej godzinie wtedy już był taki moment, że umrze, nie? Czuł to. On by nam nie wybaczył. Nie wybaczył by nam, żebyśmy wyjęli teraz. Ja bym sobie nie wybaczył. Nie, nie mogę. Ja. Co bym miał powiedzieć, że się bał po prostu w nocy płynąć? Przecież razu zrobił, nie, do nockę. To co, nie? To myślę, że taki jest teraz czas, że trzeba będzie po prostu dopilnować. No jesteśmy już na etapie takim, że no identyczny prawie czas wyzwania, taki jak był rok temu. Widzieliście teraz przed chwilą na nagraniu, że Bartekowi delikatnie tam no ma jakiś kryzys taki wewnętrzny, ale no my go znamy i go po prostu nie wypuszczamy, bo wiemy, że to gadanie jego teraz to jest po prostu takie, że on musi sobie pogadać, ale on nie chce wychodzić, on po prostu chce tą swoją, no po prostu, nie wiem, wyżalić się, tak pogadać, taką odczuwa pewnie frustrację, ale gdybyśmy go wypuścili, to by nas na jutrzejszy dzień pewnie chciał zabić, także no na razie wszystko kontrolujemy, to nie jest tak, że my go tutaj więzimy, wiemy, że jest okej, po prostu to jest jakiś kryzys taki chwilowy. Mamy około jeszcze godzinki do tego, żeby wstało słońce i to też wtedy dobrze na niego zadziała. No ale kurde, no mi się wydaje, że też przeraził się, bo on ma zegarek, oczywiście kontroluje cały... Oj, co się stało?
Okej, krótka przerwa teraz jest. Będziemy tą flagę, tą linkę, która wskazuje mu tor płynięcia, przestawimy po prostu na drugą stronę, bo z tamtej strony cały czas dostaje po prostu wiatr na pysk i tak dalej, a tutaj będzie go po prostu przesłaniała od tego wiatru łódź. Mieliśmy to zrobić rano, ale no widzę, że już na tyle się nasiliła ta pogoda, te niekorzystne warunki, że musimy po prostu przenieść to wszystko teraz już. No i co? No i chyba będzie git. Mi się wydaje, że zaraz wstanie słońce, jakiegoś tościka rano zje i troszeczkę bardziej uwierzy w siebie. No i właśnie czuję też taki kryzys, bo on wszystko kontroluje na zegarku i w identycznym, tam 10 minut różnicy było między tym rokiem a rok temu, że on wyszedł po prostu w tej godzinie, a teraz ma już więcej tego czasu i mi się wydaje, że on też tak boi się, że wie, jak wtedy się czuł i sobie pewnie przypomina, że no może być podobnie, ale jest dobrze i zaraz mam nadzieję, że uwierzy w siebie. My mu idziemy tam wszystko przenieść, dopływamy to. Ryb już asekuruje Bartka w momencie, kiedy my przekładamy właśnie tą linkę. Zaraz będziemy po drugiej stronie i już chyba wszystko będzie ogarnięte. Nie ma stresu. Lampka jest, jakieś tam mocne lumeny, bo dobrze świeci. Maksiu steruje ładnie. Zaraz widzimy się po drugiej stronie. Bartek, to jest gorąca kawa. Herbata. Ostrożnie. Jak na razie ten. Daj jedną butelkę, Bartek. Jak ją to pójdę. Oddaj butelkę. Dobra. Gdzie mi się smaruj? Kieliszek. Tak. Nie utop. Dobrze wygląda. No, dawaj ją. Bardzo. 40 minut, dobra? 40 minut. 40 minut po humor. Też rosołku ciepłego? Tak. Rosołek będzie. Będą 34 godziny płynięcia. I powiedzcie, ile zostało do mety, dobra? Szczerze, bez pierdolenia. Dobra, bez pierdolenia. Jedziemy! Dobrze. Dobra strona. Tam jest teraz twoje. Do przodu. Bartuś, jak się czujesz? Wiedz sobie. To co, może rosołek? Rosół macie? Dobra, szybki rosół. Herbatka ciepła. I co? Bez smakowy, tak. Czy chcesz żelki? Co? Żelki? Ile zostało do mety? Masz na liczniku już 106 km. Zostało ci stąd, w linii prostej, 63,5. 63 jeszcze kilometry? No, niby tak pokazuje, nie? Ale jest dobrze, Bartuś, wiesz? Bardzo no, ładnie płyniesz, pięknie się czujesz, widzę. Rosół ciepły. Ciepły rosołek sobie dopi. I weź sobie zostaw na bobitkę, nie? No, ja 58 liczyłem. Ale to bo mówisz o dokładnej linii prostej, tak? A pokazuje nam troszkę, że płyniemy zygzakiem lekkim, nie? Wiesz, takim nie do końca idzie prosto. Czy płynąłeś teraz przez ten czas, który ruszyliśmy od ostatniej przerwy? 2 kilometry. Ponad trochę nawet. Więc takim tempem sobie płyń. My cię nakarmimy. Nie bój się, jest jasno. Zaraz będzie fajnie. I lecimy do wieczora. Za 30 kilometrów będziemy mogli dzwonić do rodziców. Będziemy mogli poinformować wszystkich, że chyba zaraz będziemy. Działa wam internet? Nie działa nic. Mówię, 30 kilometrów jeszcze, Bartuś. Jesteś Bogiem. 63 kilometry, no. Bartek, za ile? Płyniemy jakoś krzywo czy co? Tak, za ile? To była przerwa. A kapitan weźmie o GPS loga z trasy? Będzie miał wszystko spiszemy, będziemy potrzebujemy robić tego. Za ile następna przerwa? 45 minut. Dobra. Patrzcie na mnie cały czas. Dobrze. Jak ten drink? A poczekaj, żeli. Czekaj, drink. Ale masz tego żela? Nie, mam przyjąć drina. Zaraz zakładam piankę, no. Maur ten drink, mordo. Przeszedka. Rozrobione. No ale dobre, co? Bartuś, a może tak kofeinki to trochę weźmiesz se teraz, co? Oczy se otworzysz szerzej. Bartek, nawet nie chodzi o samo to, że się obudzisz, tylko będziesz miał więcej mocy, chyba, na kofeinie. Dajcie, tabletetkę. 10 mg. Jakieś ostatnie słowa może dla widza.
Nie ma, stary, nie ma sobie, boję się. Bartosz, kola? Nie, wlejmy do buzi, proszę, dzwonek. Wlejmy do buzi. Bartek, napij się, proszę. Łódźka, trzeba energię złapać. Jesteś w stanie walczyć jeszcze, dobrze? Zrób to dla nas. Jedna seria jeszcze. Możesz popłynąć 10, 15, 20 minut. Ale chciałbym, żebyś wszystko przemyślał. Zatrzymał się i powiedział, czy chcesz walczyć, kurwa, rozumiesz? Bo jak chcesz, to my ci pomożemy. Dobrze, Bartek? Tak. Załóż okulary, zony cię asekuruje i płyniemy. Dalej masz rosu. Wypij cały. Mało, tak? Powiedział, że chce sam już płynąć. Prąd, który jest w kierunku Niemiec, spycha nas na Niemcy i niestety nie przesuwamy się znowu do przodu. Stoimy znowu w miejscu i odsuwamy się od koło brzegu w kierunku Niemiec. Ja problemu się tak. Wiesz, że perspektywa, żebyś dopłynął do koło brzegu, to jest 30 godzin. Nie, no weź. 8-7 kilometrów. Ja rozumiem, ale będzie tylko gorzej z warunkami. To jest to samo, co było wtedy. Nie, no. Ja rozumiem, Bartek, gdybyś chciał. Po prostu to płyń. Jak chcesz, to płyń. Co? Jak chcesz, to płyń. Tak. To płyniemy. Ja mam wpisie. Dobra. Walczymy. Super. Niestety warunki są bardzo ciężkie. Poprzednie nagrania postaram się z telefonu jakieś ogarnąć do tego vlogu. No w sensie, jak już teraz będziecie widzieli tą część, to pewnie widzieliście, bo tam niestety po piątej musiałem się zdrzemnąć chwilę, bo wiedziałem, że może być taka właśnie sytuacja, że będę wchodził do wody, żeby troszeczkę wspomóc Bartka. I faktycznie, no nie wiem, czy to coś dało, ale no przez chwilę już naprawdę ledwo wiedział, co się dzieje. Nie miał takiej w pełni świadomości, no a potem już udało się, płynie teraz dalej, ale warunki no są tragiczne, zaraz wam pokażę, jak wygląda morze. Płynąłem chwilę obok Bartka i no niby się czuję, że się płynie, ale czuć też tak, jakby ktoś za biodra cię łapał i po prostu ściągał pod wodę, tak jakbyś dostawał liścia w twarz. No naprawdę, buja na statku niesamowicie i podczas tego płynięcia, nie wiem ile tam płynąłem z nim, ale no, przerwy, które trwały no, ze 3 minuty, cofało nas 150 metrów w bok, w stronę chyba Świnoujścia, czy gdzieś tam Niemiec, także to jest naprawdę przejebana sprawa. No na tą chwilę jakby dalej płynął takim tempem, no to byśmy byli za 50 godzin. 50 godzin, to tyle nawet jeszcze nie jesteśmy na morzu, a tyle by nam jeszcze zostało, jakby właśnie takie były warunki, a będą jeszcze gorsze. Od 17 godziny mają być dużo gorsze, wiatr ma już wiatr 60 na godzinę, teraz nie wiem ile jest, 20 parę, no tak było. Więc no niestety, zobaczymy. Na razie dajemy Bartkowi płynąć, niech sam zadecyduje, kiedy chce wyjść. Zobaczymy, jak to się potoczy. Zobaczcie, jakie warunki. Najmniejszego punktu w Polsce, czyli do plaży w Brzeżynie, to jest jedyny punkt, do którego logicznie można dopłynąć jeszcze, bo dalej przyjdzie w dół, jeszcze dalej będzie stał. Niż od 2 km. Ile czasu? Dokumenty? No wolno. 25 godzin. 25 minimum godzin. To jest 66 godzin. Tak. Spróbujmy. No dobrze, to pójdź dalej. Nie zatrzymuj się, to długo nie czekaj. 25 godzin to będzie 68 godzin wtedy w sumie. I to jedziesz dalej. Musisz zginąć tyle od koło brzegu. 10 km? Obok. Ile mamy? Druga miejscowość. 25 godzin to za ile byśmy byli? 10 rano. 11 jutro. Tylko że pamiętajcie mi jeść, kurwa. Każda przerwa nam jest dalej. Takie... Dajcie mi jeść, kurwa. Płyń, ale teraz też? Co? Za ile chcesz jeść? Teraz chcesz zjeść, napierdamy. Zabrawmy, co masz? To może żyna. Zostaw dostać, toczy, tak? Jest tyle jedzenia? No damy radę, ogarniemy. Zadzwoń się tylko do moich rodziców, że napierdamy tą żynę. I będziesz miał wyboru, po prostu nie zalał, to czy damy, tak?
Tak. Zbił się, tylko jeszcze tu się da. 69 godzin, tam 68, to jeszcze mogę być. Chciałem, żebym wziął z Justynką ślub w Brzeżynie. Co? Ślub. Robimy fest w Brzeżynie, od żywa. Jest, żeby się to zmieniło. Cały czas ja się modlę, żeby nas spychało po prostu do brzegu, a nie do boku za bardzo, nie? Swoje, strasznie swoje. Ciężko jest, ale damy radę. No to dawaj. Herbatka dalej. Weźcie mi powiedzcie, o co chodzi. O prądu, szefie, jak jest, no o prądu. Ale to wychodzi 40 godzin, nie 25. No niestety, to się wszystko zmienia bardzo. Cały czas. Mówiłem ci, że będzie gorzej. Lepiej już nie będzie na razie. Lepiej nie będzie? W tym momencie... A skąd wiesz, że nie będzie lepiej? Stary, no. Jesteś ochłonięty od fali, jest fala wodna też, nie? Bartuś, ja tu sprzęgłem na pedalam, dlatego mnie tu nie ma, ale jestem z tobą. Ale ja zrobiłem 1000 metrów w 40 minut. Ale ty jesteś królem, k***a. To jest tak, że jak się zatrzymujesz, to się trochę cofa, ale czy wypycha bardziej na Niemcy, nie? Ale to wychodzi, że my tam dopłynie w 40 godzin. Nie wiesz ile, tylko rób twoje, nie? Nie kalkuluj tego. No ale czekaj, jak miało być lepiej, przecież powiedziałeś. Nie, nie powiedziałem tak, powiedziałem, że w ogóle nie będzie już lepiej. No to nie dopłyniemy w 25 godzin. Bartek, to się cały czas zmienia. No ale jak ma być gorzej, to nie dopłyniemy, tak? No chyba, że zrobimy rekord Guinnessa bez snu, a zrobimy. No oszukujecie chyba. Nie, serio. Słuchaj, gdybyś był teraz z drugiej strony, po tamtej stronie burty, to już byś nie płynął, bo byś się na nie rozlepił. Ja już wiem, że to koniec jest. Widzę po waszych minach, ja już znam Wojtka. Yes, Wojtek, ja już widzę, to się odpierdala, przecież nie jestem tak głupi jak godzinę temu. No to właśnie. Mówiliśmy ci to. Wiesz, to twoja decyzja. Albo walisz jak najdalej, jesteśmy bezpieczni cały czas. Więc jeżeli o to chodzi, to możesz płynąć ile chcesz. Jeżeli możesz płynąć te 25 godzin nawet. Zobaczmy, co będzie za godzinę, dobra? Chcesz zmienić okularki? Tak, teraz? No. Wojtek, 15 minut mi zostało do 40 godzin. Płynę delfinem. Naprawdę? Ja wiem, że to koniec jest. Ale nie, płynę. Nie, zaczekaj. Nie rób. Płyń normalnie. Płyń normalnie, nie szalej. Nie róbmy z tego jaj. Ma się kontakt z rodzicami moimi, czy coś? Nie ma zasięgu. To jest najgorszy. Zero zasięgu. Czekać. Słuchaj, żebyś zadzwonił do rodziców, potrzebujesz jeszcze przeprowadzić 20 km. 20 km i będzie za 15 godzin. Trzymaj okularki, pyku. Napij się. Ciekawe, co sobie myślą ludzie, jak oglądają ten statek od 5 godzin w tym samym miejscu. Nie, czy to jest pech, czy to o co chodzi w tych... Bartek, teraz o tym nie myśl. Obiecaj nam tylko jedną rzecz, że nie będziesz szalał. Jak płyniesz, to płyń tak, jakbyś miał tym stylem i tą szybkością dopłynąć. Nie szalej. Bo jak chcemy dać sobie szansę, to przyjemy, dajmy sobie szansę. A w ten sposób, no to niczego nie uzyskasz. No. Ale to po co ja mam płynąć teraz? Bartek. Póki płyniesz, masz szansę. Jak dotkniesz, burty, to jest koniec. Jesteś w grze cały czas, a my jesteśmy tu. W razie czego, minutę jesteś na pokładzie. Bartek, popój sobie jeszcze trochę. Popój sobie. Wiem, wiesz, że to jest. Jaka to jest świadomość. My wiemy o tym, my się znamy. Ty nie wiesz o co słuchaj, chodzi. Słuchaj, ty teraz już... matematyki powiedziała, że będę miał poprawkę, ale myślałem, że się pouczył jeszcze. No, sobie tak. Ale nie pomóżcie mi, bo jestem też zmęczony. Ja 40 godzin już płynę. Chcesz... Ja nie wiem, co ja mam zrobić jak w ogóle. Czy ja mam płynąć, jak, żeby płynąć po prostu. Mamy możesz nie popłynąć. Wiem, co myślicie teraz. Badaj, to może zróbmy tak. 30 minut podejmujemy decyzję. O 11. Rozbijamy. Ale teraz mnie szkoda, 40 godzin. Ale co ci chodzi szkoda 40 godzin? Ale co ty k***a leżałeś na leżaku? Stary, z 300 koła jest minimum. Foka. Nie, no ja wiem, ale... Foka, płyniesz. Foka. Ja już sobie w głowie ułożyłem wszystko. Że dopłyniemy czwarte, piąte, będziemy w kółku. Płyń. Już. Dawaj. Płyniesz. Robimy 30 minut, odpoczniesz kolejne 30 minut i zrobisz po godzinie męską decyzję, tak? Dawaj, płyniesz 30 minut i nie myśl. Baw się i ciesz. Dawaj, płyniesz. Ile 300 tysięcy jest? Nie wiadomo. No, na pewno, jak było w nocy 244, ludzie teraz patrzą na ciebie i widzą tę małą... Cała rodzina moja przyjechała, k***a. No będzie, już są. I przywitają cię jak zwycięzcę, niezależnie czy wyjdziesz na brzegu, czy z łodzi. Stary, zrobiłeś czegoś, czego nikt na świecie nie dokonał już w tym momencie. A teraz płyniesz. Ale tyle przełamaliśmy. Płyniesz. Co? Tyle przełamaliśmy, kurwa. Foka. To jest najgorsze. Foka, płyniesz. To jest najlepszy. Nie, no ja. Bartek, jak nawet jak wyjdziesz, to będziesz szczęśliwym człowiekiem. Płyniemy. Nie chcę mi się wchodzić. Ale to się wiem. Też by się nie chciało. Chciałem to skończyć, tylko trzeba być zdrowy rozsądek. Falą, jak najdalej w Bałty. Jak najdalej, wiesz? Możemy płynąć falą. Znaczy zamykam to już. Szkoda nie jest, nie łodzi do mnie, kurwa. Zatanów, to może ktoś pociągnąć. Pociągnąć.
żebyś podjął decyzję i żebyś naprawdę wiedział, bo dotkniesz łodzi albo dotkniesz burty i to jest koniec. Teraz co my chcemy osiągnąć? Rozumiesz, o co chodzi? Nie, znaczy nie Nie. Naszym celem jest Bałtyk. Jeden cel to Bałtyk. Bartek, czasami nie chodzi o cel, tylko czasami chodzi o to, kim ty się stajesz, żeby go osiągnąć. I to kim ty jesteś, zainspirowało ludzi i dlatego oni wpłacali między innymi te pieniądze i dlatego my jesteśmy z tobą. Dokonałeś rzeczy wielkiej. Tak mi szkoda, chyba 40 godzin do pytania, nie? Chodźmy. Dajcie ręki. Mogę nie trać jeszcze na koniec. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dotknę łodzi. Pasport na łodzi. Ale mi się kręci głowę. Nie mogę stanąć. Nie mogę poziomu złapać. On mi się w bani kręci. Ale wiesz. No, sorry. Zebraliśmy 4 miliona. A połącz dwie zbiórki razem. Za rok to robimy, zbieramy milion dla tych dzieci, kurwa. I to jest piękne, a to przepłynięcie to jest ułe. Mam 28 lat, zrobię to w wieku 29. Znajomi stary z całej Polski, w ogóle z jakiejś, wiesz, z południa. Szkoda mi. Powiem wam, że... strasznie cierpiałem. Pierwsze 27 godzin było piekłem, kurwa. Nigdy tak nie cierpiałem. Rok temu, jak bolały mnie te plecy, teraz się cały czas trząsłem. Przez 27 godzin, kurwa, zimno, nie? Ja mówię, co jest? Przecież cały sezon zimowy poświęciłem na to, żeby się zaadaptować zimnym. Pływałem w wodzie 1 stopień, kurwa, w samych kąpielówkach. Dlaczego woda 12 stopniowa mnie tak rozpierdala, nie? Ale wydaje mi się, że wiecie co? Zawsze tak miałem, że stres wpływał tak, że nie potrafiłem sobie z zimnem poradzić. No, oczywiście, że tak. No, 3 dni byłem po prostu w innych miejscach. Tu nie wypaliła pogoda, byłem w formie fizycznej, mentalnej. Co, jakbyś na przykład teraz się cofnął w czas, tydzień przed wyprawę, czy coś mógłbyś zrobić inaczej, nie? Żeby, wiesz, w przyszłym roku jakoś coś tam poprawić, nie? Byłem taki wkurwiony, mówię, ktoś chce przede mną przypłynąć, nie? Czajcie, jak mi się coś kurwa, ja byłem tak zmęczony, nie wiem, od tego zimna, ja się cały czas trząsłem. A później patrzę, że Zony jest w piance, patrzę na was, patrzę na drabinkę i byłem pewny, że byłem na łodzi. A Robert mówi, dobra, wrzućcie go jeszcze raz, żeby on płynął dalej. W twoim śnie? No coś, ja zamknąłem oczy na sekundę i miałem pół sen, nie? Ja do Zonego mówię, ja byłem na łodzi, a Zony, co ty? A ty też pokazujesz, że da się wyspać w minutę z otwartymi oczami. Jak się cofałem, w ogóle widziałem, że taka ciemność była, patrzyłem w niebo. Nie, byłem zafascynowany, a później takie koty jakby naszyte były ożywione i zaczęły tak latać dookoła mnie, te koty, a ja tak. I jeszcze na przykład patrzę i surfują sobie ludzie i zamiast głowy jest ptak zamiast tej głowy. Ja mówię, ja pierdolę, surferzy kurwa z głową ptaka, nie? W nocy. I później sobie tłumaczysz to w głowie, że mówię, co ty kurwa, ale widzisz to. Widzisz to kurwa, też niebywałe. Ale to jest tak na przykład, że właśnie to co ty mówiłeś kiedyś w wywiadzie, że ja to na okularkach na przykład. Tak, potworki. To ja na przykład miałem takiego pieska, co tak robi. I on mówi, ja pierdolę, jaki śmieszny pies. I on sobie tak tańczy. A później jak była linka, to na lince siedziała taka małpa i czytała książkę. A ja sobie myślę, ciekawe co ta małpka czyta. A później już byłem tak zmęczony, że ogólnie to trochę nie pamiętam, kurwa, rzeczy, tak na świeżo. Ale pamiętam, że chciałem wyjść i chciałem poprosić pana Nariba, żeby płynął obok mnie i się chciałem na łódkę rzucić. Taki miałem myśli, żeby się rzucić na łódkę. Bo wy staliście i mówicie, że mi nie dacie drabinki. Ja byłem taki wystraszony, mówię, że
taki miałem lęk po prostu, czemu wy mi drabinki nie chcecie dać, nie? I sobie myślę tak, nie wzięli drabinki z Polski, nie? Że muszę dopłynąć, nie? Przecież ja nie wyjdę teraz, bo jestem za ciężki, żeby mi ktoś wyciągnął. Taki miałem schizę, nie? Jeszcze jak ta łódź się zepsuła i ze Staszkiem popłynęliśmy Ribem, to też miałem taki lęk, że... Cały czas odwracałeś. Ja mówię, cofnijmy się. Miałem strasznie dużo lęków takich, nie wiadomo skąd, nie? Dużo się, ale mi się wydaje, że przez to zimno. Ja no cały czas tak byłem, o tak o. Całe, 24 godziny, tak. Było cieplej, nie? Później, tak. Po 24 godzinach. Cały się trząsłem, cały czas. Wiele lepiej. Dzięki. Dziękuję bardzo. Chcę powtórzyć za rok, nie? Ja i tak gratuluję mimo wszystko. Trzymam całą sobą. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Na pewno. No Bartunie, zróbcie mi zdjęcie. Poczekaj. A ja się normalnie przewracam, bo mi się tak kręci w głowie, nie? Boże. Cały czas byłem w tej pozycji. Ale ty taki nie ogoliłeś się. No, musisz... Siemanko, dzięki wszystkim za wsparcie, za to, że byliście z nami. Obiecujemy, że wrócimy w przyszłym roku i podbijemy to.